Co to za tails na Discordzie? Nie mam zielonego pojęcia. Zatem ja tam nie widzę żadnego tailsa, co tylko ławeczka. Right? Aczkolwiek domyślam się, że niektórym ławeczka może się kojarzyć jeszcze gorzej. Generalnie, jeżeli dobrze pamiętam, to ostatnio wywaliłem się na Dark Soulsach 1, więc dzisiaj też nie ma dwójki jako tako. Przy okazji miałem dzisiaj bardzo intensywną sesję farmienia w trójce i to było bardzo okropne. Generalnie z jakiegoś powodu zawsze tak mam, że sobie myślę, dobra, jak już gram magiem, to muszę mieć ten miecz, bo jest zajebisty. Jeżeli chodzi o skalowanie i ogólnie to, jak się nim gra. Po czym przychodzi co do czego? Zabija się tych rycerzy. Dwóch, trzech, pięciu, dziesięciu. Ma się cały set Lothic Knightów. Ma się 7 kurz, 3 włócznie, 50 emberów, 100 tysięcy dusz. Miecza nie ma. Jak żyć? Jak żyć, kiedy się nie da? Co my tutaj ostatnio robiliśmy? Z tego co pamiętam, to wypierdoliłem się na tym, na Pursuerze w ostatniej chwili, bo się spierdoliłem w dziurę jak ostatni imbecyl. Przynajmniej tak mi się wydaje. Nie, to musiało być to. Cześć, Pasku. Dlatego też pójdę zrobić to ponownie. Nie no, a tak poważnie, mam szczerą nadzieję, że tym razem tego... Że tym razem nie zaliczę pięknej pierdolki prosto w dziurę, bo będzie mi przykro. Chyba strzelaj sobie jak chcesz. Chyba... Muszę odejść od tej beczki, bo ta beczka musi spaść na dół i to nie jest negocjowalne. Pamiętaj, używanie się z tymi wszystkimi psami ręcznie jest zbyt upierdliwe, żeby chciało mi się to robić. A beczka załatwia sprawę w sposób praktycznie idealny. Chyba pozytywne jest to, że moje dusze cały czas tu leżą. Rzeczy stąd zostały wzięte i wystarczy, że tutaj podejdę. Żeby kolega presję zwrócił. Chyba teraz jak się go parowało? Zaraz zobaczymy. Bop. Top. Lol. Jezu, aż ta gra jest wolna w porównaniu do naszych tytułów. W sensie trójki czy Elden Ringa. Dobra, ta seria tak akurat jest w miarę spoko, bo dość przyjemnie się unika. Tego się trochę gorzej unika, zwłaszcza jak się nie ma adaptability jeszcze na te, na rola. Nie chcę używać tego ataku, który łatwo parować. O, trzeba go obiec. Aczkolwiek nie jestem pewien, czy to ma miejsce, żeby go obiec. O, nie miałem do końca miejsca. Co było niefortunne trochę. To jest atak, który najlepiej się generalnie obiega, więc... To, że był akurat w takim miejscu, a nie w innym, było trochę unlucky. Wow, jego moveset dzisiaj sprawdza się do dosłownie jakiegoś jednego ataku na krzyż. Nie wiem, że jest on jakiś trudny do uniknięcia, ale... I tak dziwnie. Jednocześnie boję się jakoś za bardzo odchodzić, przez to, że... dziury. O! Mamy to! Nie zabiję go teraz jeszcze, więc nie będę próbował. Teraz go za to zabiję. Essa. Kolejny Twinkling. Rzeczy stąd zebrałem ostatnio. Co tutaj było właściwie? Ring of Base albo Covertus, jedna z dwojga. Dobra, to mamy z głowy. Łyknę sobie stos na wszelki wypadek. Dzień tysięcy dusz to teoretycznie dużo, ale jednocześnie nie na tyle, żeby chciało mi się specjalnie z nimi gdzieś latać. Zastanawiam się, czy dałoby radę tego kolegę sparować. Ale nie wiem, czy chcę to robić, szczerze mówiąc.
Ja nie zauważyłem jedną taką zależność, że przeciwnicy w Dark Soulsach 2 potrafią się resetować, jeżeli chodzi o ten, o to, czy to zestagerowani, czy nie, po dwóch atakach. Więc staram się nie układać jakichś takich dłuższych serii, które mogłyby się wydawać oczywiste, bo bardzo łatwo się przez to wypierdzielić solidnie. Drzwi są otwarte, mamy skrzynkę, mamy NPC-a. To co, robimy zakłady, którego dzisiaj będzie najkrócej? Dostajemy klucz. Tak, nie znamy się, tak będzie lepiej. Look at here's Miry. Jestem pewien, że ma coś mi do przekazania. Okej, czyli jeszcze, jeżeli będziemy potrzebowali pomocy, to możemy ją wezwać. Z tego co pamiętam, Lucatil ma w paru miejscach swoje znaki, które możemy użyć, żeby ją przywołać. Właśnie, tutaj się dało wypierdolić w przepaść, ale planuję zrobić to nieco inaczej. Bad Dark Souls 2. Znaczy, jeżeli ma być szczery, to najbardziej się spodziewam, że najdłużej posiedzę w trójce mimo wszystko. Chyba, że tutaj jakimś magicznym sposobem nie będę się wypierdalał, co wątpię. Dobra. Nie lubię schodzić tam z powrotem, więc sobie po prostu spadnę. Wiem, że to HP mi to zdjęło, ale powinienem jakoś to przeboleć. Dobra, tylko teraz nim się okropnie bije tutaj, gdzie jestem. On rzuca fireballami. Czy on będzie chciał tu wejść, czy nie? To jest ważne pytanie. Czy on w ogóle może tu wejść? Tak. I trochę mi zajebał. Ach. Ja nie chcę się jego też pozbyć, bo jest tutaj jedna rzecz, którą mogę zrobić, a w której on mógłby mi potencjalnie przeszkadzać. A tylko jeszcze jest oprócz tego ten drugi kolega, który tam jest. No dobra, a to zabijemy tego drugiego i mam nadzieję, że wszystko będzie git. A dobra, wejdźmy tu. On się nie zagrywał jeszcze. Żywice złotej sosny. Ale by się mu włożyło taki nóż w plecy. Szkoda, że nie można. Kurwa! Nienawidzę tego. Goddammit. Nie, rzecz jest tego typu, że tutaj dokładnie o ta ściana jest do wyrzucenia. Tak, do wyrzucenia. Jest to wyrzucenie w sumie, ale jest do rozbicia tą beczką, która stała za nim i która wybuchła. I bez tej beczki nie jesteśmy w stanie tego zrobić jako tako. No dobra, to teraz pytanie. To ściana do wyrzucenia, jak cała gra. Teraz moje opcje, które mam, to cofnąć się Home Albonem, którego mam cały jeden. Albo prowadzić dalej. Biorąc pod uwagę, że straciłem 2 estusy, to trochę bieda była. Cześć, macie nie? Beczka śmiechu, prawie tak sama jak w piratach. Dobra. Tutaj niestety się nie da wejść, jakkolwiek byśmy nie chcieli, więc znowu muszę przejść dookoła. Tak to upierdliwe, ale... Pamiętaj, za tamtą beczką kryje się skrót. Jezu. Nie! O nie. O nie. Żegnajcie, przyjaciele. Kiedy ja chcecie nie HP? A mogę to wróciłem się do tego. Wróciłem się tam i... Nie usiadłem przy tym ognisku, więc jeszcze lepszy mem. A i ten kolega. Wiecie co? A już mam ochotę pełnić sudoku tutaj. Czy stąd się mogę w jakikolwiek sposób sensowny wrócić? To jest pytanie. Tędy nie wrócę. To wygląda jakby się nie dało i to mnie trochę irytuje. Au. Znaczy znam jeden bardzo prosty sposób, żeby wrócić do ogniska i się zregenerować. I też czuję, że będzie mi on dany. Ale to już za jakiś czas. Well then.
Dobra, tutaj byliśmy tu z tego co kojarzę, bo nie zdążyliśmy przejść dalej gdziekolwiek. Mam już jako tako to broń, jak tutaj mówiłem, czyli Fellow Thick Night Sword, którego zinfiozowałem infiozem Ro. Dzięki temu traciłem jakiekolwiek skalowanie statystyk, ale za to jego podstawowa siła ataku jest trochę wyższa. Co biorąc pod uwagę, że planujemy jednak grać w miarę magicznie, to jest najlepszy infioz tak naprawdę w większości wypadków. Jako, że dużo emberów zgarnąłem, to przy okazji wezmę sobie tego. Wezmę go sobie, łyknę. Czy to coś było jeszcze? Nie. Tutaj jedyne co to musiałem tutaj spaść. I tym razem to zrobić, a nie tak jak zazwyczaj się spierdala mi i z tego nie wychodzi. Tu jeszcze jeden był, ty jesteś. Dobrze pamiętam. Dobra, i teraz jakoś sobie z tym poradzić. A co gdyby włączyć tą jedną szarą komórkę, która mi pozostała? Przypomnij sobie, że jestem pierdolonym magiem. Kurwa. Zasięg Lokona jest taki niski tutaj. Od razu lepiej. I nasuwa się jedno proste pytanie, czy nie mogłem tak zrobić od razu? Zanim z tymi przeciwnikami to już nie jest raczej problem żadnej maści. Powiedział, po czym zaczęło bywać od tego, że zachodzę od tyłu. To chyba Estus jest, jeżeli dobrze pamiętam. W sensie shard do ulepszenia. Yep, Estus shard. Dobra, jeszcze ciebie zgarniemy. Dusza nieznanego podróżnika, widlarz. Przez to myślałem, że ona się tak świeci, bo coś ma w sobie. Tutaj mamy jako taki rozgałęzień, bo możemy albo odbić tutaj, gdzie właśnie teraz idę. Przy okazji będą mnie próbować gonić Wajzy, więc pozwolę sobie najpierw się nimi zająć. Albo iść tam dalej prosto do budynków. Ja zazwyczaj zaczynam od tego, że idę tutaj. Jeżeli dobrze pamiętam, ten kolega będzie nas bombami rzucał, więc trzeba się nimi zająć jako pierwszym. I tej z kolei też możemy albo wejść do środka, albo odbić tutaj. Tutaj jest taka, powiedzmy, bardziej ślepa uliczka, więc nie omieszkam. A jedu, teraz ja strzelają. Zapomniałem, że to strzelają. Przestań uciekać! Au. Jak na to, że to zwykłe strzałki strzelane z tego cholestwa. To zadają nieprzyzwoicie też dużo. O ty, Wajza. Au. Au. Teraz gdzie tu się na dachy wchodziło? Tu się wchodziło na dachy. Au. Jezu Chryste. Nie znoszę tego małego knajstwa, generalnie. Jak mogę, tak unikam. Eba. To jest tego, co pamiętam, przeciwnik. Yep. Nie, kurwa, nie, chodź tu. Chodź tu. Chodź tu, kurwo. Chodź tu. No, od razu lepiej. Bo już doprowadzało mnie to do kurwicy. Więc co chwila coś plec mi je trafiało. Teraz jeszcze tego gnojka zdejmiemy. Dobra, i to już chyba wszyscy będą. Teraz tylko czas pozgarniać wszystko, co tu leży. Tak w miarę rozsądnie. Na pewno mogę tutaj jeszcze spaść. Wow, kolegowie. Au. Ci przeciwnicy są o tyle specyficzni, że oni są bardzo odporni na ataki jakieś cięciami, dlatego że ataki przez wchodzą tak jakby przez klatkę i dlatego oni dostają zauważalnie mniej obrażeń.
jeżeli ich tniemy po prostu. Natomiast jeżeli wykonujemy pchnięcia, to tak jakby trafiamy do środka i przez to te ataki zadają pełne obrażenia. To jest całkiem fajna, ciekawa rzecz. Dobra, tutaj chcę chyba wejść na górę, bo stąd... Nie, stąd nie będę próbował. To jest prosta droga do Dark Soulsów 1. A jak wszyscy wiemy, tego nie chcemy robić. Nie no, domyślam się, że przynajmniej raz dzisiaj wrócimy do jedynki. No nie wierzę, że do końca dnia będę siedział na trójce, ale... Tam przecież nikt nie jest wobec nas agresywny, co jest dość ciekawą rzeczą. Ja tylko po prostu sobie tutaj chodzi. Tylko najpierw chcę zgarnąć to. A żeby to zgarnąć, to trzeba to odpowiednio rozbujać, tak wiem. Że tak ktoś coś mi upomnie temat rozbujania. Pieśnik jest większy naszą odporność na ogień. I jeżeli podejdziemy tego przeciwnika od tyłu, to możemy zbadać jego klatkę. Ok, możemy sobie wcześniej kurzelnie wejść. A pamiętacie rozbujanie platformy? Oj, tak, tak. Ja się boję, co by było, gdybym kontynuował Sims Hollow Knight. Tam to dopiero byłyby próby sequence breakingu, tam gdzie się absolutnie nie da. Coś czuję. No i kolega z całą klatką wrzuci nas do jakiegoś pierdołka. Zawsze mnie jakoś odrobinę bawiło, że nasze ciuchy delikatnie płoną, jeżeli je mamy w zemberowanej formie. No i dobra, jesteśmy w wielkim dole, w którym tak naprawdę są dwie rzeczy godne uwagi. Pierwszą z nich jest przedmiot, który tu leży. Czyli drewniana tarcza Boga Wojny. A drugą jest ten kolega. Ale by się go zabiło. Tak. Tak było. Dobra, dawaj mi to co najważniejsze. Czyli Covenant Mod Makersów. Biorąc pod uwagę, że jestem bardzo intensywnie zbanowany na Dark Soulsach, to raczej Covenanty mnie aż tak bardzo nie interesują. A biorąc pod uwagę, że stąd nie ma absolutnie żadnego innego wyjścia, możemy się co najwyżej pomodlić przy ołtarzu naszego Covenantu. Jakby się ktoś pytał, to wciąż możemy sobie go oczywiście ustawić, tak żeby nie było wątpliwości żadnych. Ale jeżeli byśmy chcieli stąd wejść, to możemy zejść to w ten sposób tak naprawdę w tej chwili. A teraz tak, Homeward Bone w tej części akurat ewidentnie cofa nas wraz z odpoczynkiem. Więc wszyscy przeciwnicy, które pokonaliśmy, będą musieli zostać pokonani jeszcze raz. Czy jeszcze raz tu się spadało? Ja nie cały czas uważam, że to jest po prostu najbezpieczniejsza opcja jako taka. Najbezpieczniejsza, by the way. Sam nie wiem co gorsze, ci przeciwnicy czy impy z Elden Ringa. Jedno i drugie jest notorycznie irytujące. No dobra, i teraz wciąż mam rozwidlenie tak naprawdę. Możemy iść albo tutaj prosto, albo tu w bok. Nie, zawsze mam wrażenie, że tej bok idę, szczerze mówiąc. A ten budynek, który mierzę, omijam, pomimo że jest tam fajny Covenant. Dobra, pójdźmy tędy. Hop. Tu są przeciwnicy. Tyle jeszcze pamiętam. Au. Jak patrzę na to, ile HP-ków odzyskuję z każdego Estusa, to aż trochę smutno się robi. Tutaj jest cel z flamberką. Na szczęście, jak się o nim wie, to nie stanowi problemu. Dużo większym problemem jest, jak się o nim nie wie. I bardzo łatwo jest się wtedy wypierdzielić na wbity pysk.
Czy tu jakiś przeciwnik będzie nas padał na łeb? Nie. Wyśmienicie. Będzie za to do nas strzelał z góry. Tutaj w pierwszej kolejności chcę sobie na dół spaść, bo jest tu ognisko. Dodatkowo ogniska zawsze się przydadzą. Deognicho. Ja nie stąd już jest w miarę niedaleko do bossu, nawet jakbym się bardzo upadł i chciał iść, tak powiedzmy, bardzo bezpośrednio. Aczkolwiek raczej tego nie planuję jako tako. No zwłaszcza jak patrzę na to, jak pięknie nie trafiam. Ulala. Ja tu zaraz umrę, a nie pójdę do bossa. Bo odrobinę przeceniam to, ile zasięgu mam na swojej broni. A jednocześnie wiedziałem, że jak spróbuję zaatakować się niesilnym atakiem, to się rozpierdolę ścianę. Kochane ściany. Nie mogę. Dosłownie nie mogę z tymi ścianami. Tutaj przychodzi się głównie po to, żeby uratować piromantę, który tutaj jest uwięziony. Teoretycznie moglibyśmy korzystać z piromancji, gdybyśmy chcieli. W dużej mierze problemem z piromancjami... czy ja tu chciałem spadać? W dużej mierze problemem z piromancjami jest tak naprawdę to, że wymagają one łącznie faith i... faith i inta, więc... Inwestycja statystyk jest dość duża, jakby nie patrzeć. Zwłaszcza jeżeli byśmy chcieli jeszcze mieć, nie wiem, jakąś staminę na przykład, jakieś HP-ki. Nie ma z tym jakiejś aż takiej tragedii, można spokojnie dobić do softcapu, zwłaszcza że tej softcapy są na 40, a nie na 60, ale to wciąż jednak trochę zajmuje. A Jezu, bo to jesteś przeciwnikiem, żebym... Znaczy już nie jesteś, ale cicho. Fire Clutch Ring. Clutch Ring zwiększa obrażenia zadawane, czy zmniejsza przyjmowane? Zobaczmy. Zwiększa obrażenia zadawane, ale jednocześnie przyjmujemy wtedy więcej obrażeń, przez co raczej nie jest to jedna z tych rzeczy, na których by mi jakoś zależało. Stąd przynajmniej czysto teoretycznie można spaść. Nie wiem, czy jest to coś, co mi się bardzo marzy. Sonne. To chyba będzie całkiem sonne, żeby ogólnie tutaj na dół wejść. Tylko się upewnię, czy tutaj niczego nie zostawiam. Jep. Dobrze, jakby coś miał na łeb. Spaść. Ty mała głupia kurwo, Jezu Chryste. Okej. Okay. Na propos spadania. Dobra, to na pewno mamy psy. Niestety mamy psy. Jedyna słuszna metoda radzenia sobie z psami. I mamy też... rozpierdalanie się o ścianę, holy fuck. Ściany to mój największy wróg. Nie jesteś przeciwnicy, nie psy, nie szczury, nie chuj wie co. Ściany. A po szczurów. Triple kill. A, tu jest Cestus. A tu jest wielki szczuras. Wiecie co, rzucę go bombą. Albo i nie rzucę go bombą, bo nie umiem rzucać. Czy ja mogę tak to... A Boże, mały szczur wyszedł. On żyje! On nie umarł! Mogę trafić? Najwyraźniej nie mogę. Czasem można sobie przypomnieć, że jestem magiem, okej?
No dobra, teraz tędy przejść. Te drzwi się otwierają w jedną stronę, więc jeżeli dotarlibyśmy do tego miejsca z drugiej strony, to nie moglibyśmy sobie tutaj otworzyć drzwi. Co biorąc pod uwagę, że tamtędy się idzie do boss. Nie, tamtędy się nie idzie do bossa, co ja pierdolę. Tamtędy się idzie w inne miejsce. Dobra. Na razie mamy większy problem, to jest invade tego kochanego fioletowego NPC-a. I to jest wcale nie ten sam NPC, którego spotkaliśmy chwilę temu tam na dole, w dole. Mam nadzieję, że nie to im nic strasznego. Ja nie, Dark Soulsy trójka mają trochę invade'ów takich, powiedzmy, neutralnych. Więc to, że ktoś na nas najedzie, nie oznacza, że to gacze czy coś takiego. Niestety NPC też potrafił rolować. I hitbox jego miecza jest dość spory, na co radzę zwracać uwagę. Tak samo jak radzę zwracać uwagę na to, że kolega umie parować. Dobra, ty się stosujesz, to ja też mogę. Patrzcie, jak paduje. Au. Mam wrażenie, że trafił mnie częścią hitboxa, bo też... O nie, 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 no, no, no! Kolego, to mój heal. Ja się leczę. Ty się nie leczysz. O, chodź tu. Chodź tu. Ja nie po każdych dwóch ciosach z tej swordem przeciwnik może się... Znaczy może. Praktycznie na pewno się resetuje mu stagger, więc trzeba mieć to na uwadze jako tako. No! Przestań! Au. Na szczęście on sam nam wiele nie zadaje, jeżeli nas akurat nie paruje, ani nie wykona jakiegoś weapon arta. Mam mało staminy. A propos. Nas też to mnie... No przestań, Jezu Chryste! Haha. O wow. Co wiecie co, skoro już postawię tego heala. Wow, 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 wow! Kolego! Kolego! O. Halo, kolega oszukuje. No, czy wy go widzicie? Przepaść go. No i w sumie to była rzecz. Zapomniałem o tym kompletnie. To też jest rzecz. Get decked. Okej, jak trzymam już dwuręcznie. Boys. Ulala. Zostałem tak odmianowany. Ta walka trwa zdecydowanie dłużej niż powinna, by the way. Nie mogę z nim. Ulala. Piękne pery.
Nie jestem pewien, czy ten miecz mogę parować, jak on wręcz nie trzyma, szczerze mówiąc. Nie mogę. Przestań! Kolega mnie memuje. Nie. 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 Okej, nie ma staminy. Nawet nie wiecie, jakbym chciał, żeby się stąd go dało zepchnąć. Chodź tu. Miałem go kurwa dość. To było tak bardzo kurwa dość. A jak tak patrzę na to, ile mam tych? Ile mam dusz, to chyba pójdę je wydać po prostu. Ależ mi się kurwa przykro zabiło. Wydamy parę poziomów. Na co mogę wydać poziomy? Na pewno nie na siłę i na Dexa. Mam w miarę mało endurance, ale jednocześnie kolejne poziomy nie dają aż tyle, ile bym chciał. Vigor. Vigor się przyda. A biorąc pod uwagę, ile mam dusz, to chyba po prostu sobie łyknę jeszcze jakąś jedną. Żeby jeszcze jeden punkt ci dać. Dobra, to jest to i jak już to jestem, to pójdę przy okazji do Andrzeja, żeby mi jest to sobie lepszą, bo znaleźliśmy tego jednego szarda. Plus jeden. No i dobra. Tak, na most. Zastanawiałem się, czy z mostu będzie najbliżej, czy skądś indziej, ale most to chyba najlepsze rozwiązanie. Jest znowu ten kolega, który ostatnio chyba po prostu w przepaść spadł. Ciekawe, czy jego mógłbym kopniakami zrzucić. Dobra, mam nadzieję, że jesteście gotowi na to, że zaraz pójdziemy grać Dark Souls 1. Bo znam swoje umiejętności i platformy mózgowe. Tutaj jest olbrzym, który strzela do naszych przeciwników. Jeżeli dobrze pamiętam, mam wziętą gałązkę przez to tylko do przeciwników. Chyba, że coś mi się pojebało i jednak nie wziąłem. Nie, ja strzela do przeciwników, nie w nas. A że przeciwnicy biegną do nas, to inna sprawa. Mam ją, prawda? Tak, mam. Dzięki tej gałązce olbrzym teoretycznie nie powinien do nas strzelać. W praktyce, jak też ma, to trochę wyjebane. Albo i nie ma? Okej. Hop! Hop! Anden Bone szedł do Estusów. I hop! O mój Boże, ja żyję. To koniec. Zaliczony segment platformowy nie umierając. Coś się bardzo mocno popsuło. Chcę generalnie tutaj podejść. Tutaj jest trolkę, zaraz nas spadnie. Jeżeli oni nie wiemy, nie pamiętamy. Ma też Flambergę. Krów. Z jednej strony chciałbym i z drugiej strony, whatever. I tutaj będą bodaj popioły, yep.
Szczęście do Bydgoszczy. Hej, to jeszcze nie Blighton, okej. Okay. Jeszcze. Jak tylko będzie Blighton, to będzie szybka wypierdolka na każdym momencie, żeby tylko tam nie siedzieć. Nie, no nie będę tego robił, spokojnie. Jak też lubi się w kościuszkowców bawić, to tutaj zapraszam, żeby dostać wielką kosę. Kosy w Dark Soulsach nie są złe. Ja lubiłem bardzo kosy z DLC-ka. Zwłaszcza do PvP były świetne, ale tylko jak to akurat może być kwestia konkretnie weapon artu. Kosy są edgy. Nie zaprzeczę, mają ostrze. Podobnie jak wiele innych kryptonickich korzystamy. Chyba tu mamy całą masę nieumarłych, którzy będą nam przeszkadzać, jeżeli się nimi nie zajmiemy, więc nic się wpływ. A najpierw chcę się nimi pozajmować generalnie, a dopiero potem przejść do właściwego bossa, który tutaj na nas czeka. Okej, nieważne. Boss się aktywuje po prostu sam. No dobrze. Przeklęte kurwa drzewo. Tylko głównym gimmickiem jest to, że ma rozjebane jajca na rękach i na nogach, które jak zaatakujemy wystarczająco dużo razy, to możemy je zniszczyć. To zadaje zauważalnie sporo obrażeń bossowi. Czemu jest stamina? Jeżeli dobrze pamiętam, to on powinien mieć na każdej ręce. Tylko w większości wypadków one nie będą dosięgalne. Bo są po prostu w tak okropnych miejscach poukrywane. Au. Na szczęście tam na mnie zdało obrażeń. Na pewno tą na nodze mu możemy jeszcze dosięgnąć. To musi być dobrze ustawione, a nie tak jak... Au! Tam nie zdało się obrażeń. Ogólnie praca kamery, jak zwykle w walkach z wielkimi przeciwnikami Dark Soulsach, jest wyśmienita. A więc przyzwyczajcie się. Tak samo nie liczy się na to, że można się zlokować na te weak pointy, bo to by było zbyt duże wymaganie. Dobra, czy jestem w stanie to osiągnąć? Chyba nie, co? Generalnie też problemem jest to, że póki co przeciwnicy będą w kółko przywoływani. Co jest dość upierdliwe. Zwłaszcza, że część ma dość sporo HP. Dobra, wydaje mi się, że reszty tych głupich jajest mu już nie sięgnę tak naprawdę. Więc skupmy się au na tych, które są do dosięgnięcia. Czyli na tych. Aha. Au. O Jezu! Aż ja nienawidzę pal, gdzie jest 70 tysięcy. Się nie lokuje kamery, jeżeli boss jest za wielki. Ja wiem o tym, że się nie lokuje kamery, jak boss jest za wielki, ale to wciąż nie zmienia faktu, że bardzo często mogą być sytuacje, że jesteśmy koło ściany i przez to kamera wariuje. Nawet jeżeli sami nie usterujemy. O to mi chodzi. Dobra. To wyciszyć, to odciszyć. Let's fucking go, co my tutaj robiliśmy? Widzę jeden znaczący problem, który mam, to na pewno. Że Dark Souls 1 mam na fuskinie, przez co... Przez co nie widzę czatu, ale to już szybko naprawiam. Zapomniałem o tym, że mamy DS1 na fuskinie, szczerze mówiąc. W sumie pytanie, czy lepszą metodą będzie po prostu ustawienie Windows? Tylko pytanie, czy mi to nie rozjebie... O właśnie. Tak, myślałem, że mi to rozjebie layout.
To i na chwilę poprawię go. I można lecieć. Ludzie grają w Dark Soulsy w 104 FPS-ach. Kiedyś to Dark Soulsy 1 były tylko w 30 FPS-ach, a w Blighttown w jakichś 5. Teraz to ludzie mają wygody i luksusy. Ja nie wiem. Dobra, gdzie ja się ostatnio wypierdoliłem? To jest bardzo ważne pytanie. Bo chyba nie tu, co? Dobra. Nie spadajmy za nim, to jest dobry pomysł. Dobra, szczurku. Idź fuj. Tutaj było ogólnie trzy szczury, z tego co pamiętam. Wiedziałem! Ja pierdolę! Nie mogę. Po prostu czasem nie mogę. Ogólnie to, jak silny jest Poison w jedynce, jest trochę irytujące. Bo tak naprawdę, co, zostaliśmy trafieni raz, to po pierwsze. Impifor, o, trzeba nosić lepszy ekwipunek, o, dajcie mi fasolę na więcej niż 30% equiploada. Albo mi dole, które nie słopały. Może mniej było, jakbym założył jakiś sensowniejszy sprzęt, to pewnie mógłbym mieć odporność na tego. Na poison. Nie jakoś zauważalnie wysoką. Ale zawsze coś. No bo załóżmy, że tak biegam. To mam mid role. One nie są złe, ale jednocześnie zdają się strasznie ociężałe. Zwłaszcza jak człowiek się przyzwyczai jednak do jakichś, nie wiem, Dark Soulsów 3 czy coś. Nie chcesz spać? Chcesz spać. Midole są dobre. Czy można mówić, że midole są lepsze, jeżeli istnieją fastole? Pewnie można i to jest najgorsze. No ja mówię, trochę za bardzo się przyzwyczaiłem do robienia fast soli, czy to w dwójce, czy w trójce, czy w Elden Ringu i tego, że tam tych high frame'ów jednak trochę jest. Więc nagle, kiedy ich nie ma, to trochę, no bieda. Bo człowiekowi się wydaje, że może zerować, a tak tego nie może zerować. Albo że ma dużo mniej przyjemny timing na to. A, ja się tu wyjebałem, już pamiętam. Bo byłem greedy skurwysynem. Już wszystko wiem. Dobra, mamy dwóch przeciwników. Czarny rycerz. Czarnego rycerza biłem, z tego co pamiętam, i nie dostałem z niego nic. Niestety. Aha. Dobra, kolega mnie goni. Chciałbym się odsunąć w takim razie. Jezu, ale to ile postać się podnosi po tym mido. Au. Czemu ja podnosiłem tarczę stojąc tyłem do niego? A ja chcę już dupala? Chyba nie chcę dupala. A czy kojarzysz, że jego się da backstabować? To jest najgorsze. Tylko ewidentnie nie tak. Muszę go jakoś wyciągnąć z tego miejsca, w którym obecnie jest, bo to jest bardzo niefortunne położenie. Jak się go backstab... O, tak się go backstabował. Backstaby. Jeszcze tak dla świętego spokoju pójdę tam na górę i się upewnię, ale jestem niemalże przekonany, że go zabijałem.
Dobrze. Nie, no mówię, zabijają go i go nie ma. Nie chciałem spadać, by the way. Generalnie te 300 stosy, które mam, to nie jest jakoś specjalnie dużo, ale biorąc pod uwagę, że teraz gdzie nie pójdę, to sobie odnowię do 5, to też wielkiej różnicy nie będzie. Dobra, co my tu mamy? Mamy wózek, mój własny mały wózek. Tu możemy przejść na górę i chyba się zająć tymi łucznikami, jeżeli dobrze pamiętam. Chyba tak po prostu zrobię. Nie powiem, zadawane przez zobaczenia są niezwykle potężne. Tam jeszcze jest jeden? Interesujące. Nie widziałem go wcześniej. Moim głównym problemem z początkiem gry w Dark Soulsach jest to, że większość broni jest okrutnie wręcz słaba. Więc nawet jeżeli mamy, powiedzmy, jakiś, nie wiem, claymore czy coś, to on ani nie zadaje za dużo, ani nie jest specjalnie szybki, generalnie. Dlatego bardzo często próbowałem zabijać smoka na początku, znaczy zabijać ogon mu odcinek przynajmniej, żeby dostać jego miecz, który trywializuje sporą część early game'u, holy fuck. Ale tutaj z racji tego, że zazwyczaj mi to nie wychodzi, a nie chcę co chwila wychodzić z DS1 wbrew pozorom, to raczej się na to nie piszę. Miecz Nito. Z czego był miecz Nito? Bo ja powiem szczerze, na jedynce się bardzo chujowo znam. O, trzeba mi odciąć ogon. O nie. Znaczy wiem, że się da. Zdaję sobie sprawę. Ale nie jestem pewien, czy chcę to robić generalnie. Miecz Nito z jego kowenantu. A ja w sumie teraz przecież kowenant żyje i istnieje. Bo serwery DS1 wróciły. Śmiałem się z tego ostatnio w sumie trochę, bo na odchodne jak wychodziłem, to mówiłem jednemu z team liderów, że bo tam rozmawiał, że no w sumie muszę przejść sobie Dark Souls 1, ale tak mówię, no szkoda, że na multi już nie pograsz, hehe. I tego samego dnia włączyli serwery sieciowe w jedynce. Miałem takie, well fuck. Śpisz? Ale że ty się będziesz stosował przy mnie? Tak. Kurwa, te 17 obrażeń mnie tak boli. Au. Co? Miss Quasi? Co się właśnie stało? W sumie to wiem, co się stało. Estus został ten. Estus został użyty, także jeszcze nie zdążył mnie wyleczyć. Oh well. W sumie tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Czy Twitch jakoś karze twórców za zbyt częstą zmianę tego? Za zbyt częstą zmianę tego, co jest streamowane? Bo coś mi świta, że była o tym jakaś raz dyskusja, że niby tak. Bo się zastanawiałem właśnie, czy zmieniać grę za każdym razem, jak będę się zmieniał. Nie mogę. Chcę, żebyście wiedzieli, że dosłownie w tej chwili fizycznie nie mogę.
i umieram w środeczku. Au. Zawsze gdzieś tam trochę sobie w głowie mówię, że o, nie zmieniam gry, bo i tak zaraz zmienię, ale jednocześnie nie powinienem chyba zakładać, że będzie mi jeszcze tak chujowo iść, prawda? Ależ pięknie, fireball, kolego. Mam dziwne wrażenie, że to powinno mnie trafić. Ta końcówka ataku, w sensie, że powinna już mnie dziabnąć. Gdzie ja duszę zostawiłem? Ty ja duszę zostawiłem, weźmijcie. Tak, na początku Sima gubiłem. Bo zaczynaliśmy od dwójki i dosłownie pierwsza rzecz, którą zrobiłem, to pobicie Pesuera. A mi, że coś fajnego. Chciałem powiedzieć, że rzucać fireballami to on sobie może, ale jakby to mnie zabiło. To jeszcze tylko jakieś... No wiesz, w końcu nas prześladuje. Get it? Wiecie co? Tym razem nie dam mu tej szansy. Hopie. Zapraszam. Tym razem nie zdetonujesz mi tej jebanej beczki. Okej, okay, zdetonujesz inną beczkę, I guess. A wiecie, co jest jeszcze gorsze? Kurwa. Ona spadnie i nie zdetonuje młodu. O ile chcecie się założyć. O ja pierdolę. O nie, nieważne, udało się. Holy fuck. Ten jeden, jedyny raz się udało. Dzięki Bogu. Dawajcie mi to ognisko. Nawet nie wiecie, jak często mi się udaje to zrobić tak, że beczka po prostu sobie się stłudla na dół i... O, nic się nie stało. Bell Sixy Clast. Shardów nie mamy. Sam mogę punkty dać. Moje 4 wigory mnie niesamowicie boli, teraz jak to myślę. Ja chyba chciałem dawać punkty tak, żeby móc nosić ten Zanglejka. Jeżeli dobrze pamiętam. A Zanglejk wymaga 25. Ja pierdolę. Chyba, że coś źle pamiętam, poprawcie mnie, jeżeli się mylę, że chciałem jakoś inaczej punkty zdawać. Bo na pewno już nie dawałem... Czy ja dawałem w Adaptability? Bo teraz, żeby mieć fast role, potrzebuję 105 Agility, jeżeli dobrze pamiętam. A 105 wymagałoby ode mnie zdecydowanie za dużo tych, za dużej inwestycji. A jednocześnie dodatkowa jedna klatka za 99 agility też mnie nie rajsuje. Nie będę kłamał. Nie, no nie zależy mi aż tak. Tak więc ktoś mi zaraz wypomni, że o, to jest jeden potrzebujesz, a tu nie. I co gorsza, pewnie miałby rację, wypominając mi to. Ale sobie w siłę. No dobra, wracajmy. I chyba nie to ognisko. Laptop i sprawia, że hitboxy jakkolwiek działają. Nie wiem skąd ta nienawiść do hitboxów w DS1. Lost Bastille Workshop. Hitboxy w Dark Souls 2 działają bardzo dobrze, nie wiem o co ci chodzi. W każdym razie oprócz tego, że mam tutaj ognisko, to mam też warsztat Kowala.
i parę rzeczy, które możemy od niego wyciągnąć. Bo czemu by nie? A to, że kolega ma w powietrze, to jest coś, czym absolutnie się nie przejmujcie. Jest to rzeczą. Żadne strzały. Chłopiec jest po prostu bardzo mocno pijany. Czy możemy dać mu do Lember? Możemy dać mu do Lember. A od tej pory możemy u niego kupywać parę różnych rzeczy jako taką. Uchi katana. katana. Kiedy ostatni raz to poszło i tak? Jak to za każdym razem, co wygadacie? To też nie moglibyśmy sobie wzmocnić miecze, tylko problem polega na tym, że nie jestem pewien, czy mam obecnie miecz, z którego chcę korzystać i nie nazywa się Dangle Exalt. Bo ten Semitel niby jest okej, okay, ale... Ja w sumie czy nie mogę dual wieldować jeszcze co? Bigon, Thot. Czekajcie. Chyba nie. Może to muszą być po prostu dwa te same miecze. A teraz? Stop. Tak, to jest power stancing. Doskonale, możemy wreszcie power stansować rzeczy. Nawet jeżeli shotsody nie są idealną rzeczą od tego. Ciekawe właśnie, jak to będzie działać. Ej, całkiem zgrabnie. Trzeba dostać mi tarczę, ale też skłamałbym twierdząc, że z niej jakoś regularnie korzystam. On się... yes. Znaczy, wydaje mi się, że to chodzi głównie o typ, tak? Czyli, że nie mogłem... nie mogłem używać Kersolda z Straight Swordem, w tym sensie. Ale, że mógłbym na przykład używać dwóch Kersoldów albo dwóch Straight Swordów, tak? O to mi chodzi. Czyli na przykład, jeżeli teraz bym sobie wrzucił Fire Long Solda do drugiej ręki... to też mogę ich używać, pomimo, że ten... miesz może ze sztyletem. O, to też ciekawe. W takim razie. Nie ta ręka. Ty, mogę rzeczywiście. To dziwne w sumie w takim razie, że nie mogę z tym. Z... o mój Boże, ale ten pancerz jest ciężki, holy fuck. Że nie mogę w takim razie z... jak się nazywa? Z drugim Kersoldem. To chciałem powiedzieć. Mam za mało equip loadu, żeby to nosić. Tak, mogę. Nice. Może kwestia statów. Nie, no ile trzeba? Chyba razy półtora, jeżeli dobrze pamiętam. A, to tak, to masz rację. Razy półtora mam 20 deksa. Holy fuck. Nie wiem, czemu się je, bo że ten, że on wymagał mnie tego. A też miałem mało staminy, co mnie niepokoi. To mnie trafiło. Granie za jedną rzecz bardzo nie lubię Los Bastili i zaraz będziemy mieli okazję się przekonać, o jakiej rzeczy mówię. Chyba nie chcesz używać tego skrótu? Co masz na myśli? Nie chcesz używać tego skrótu? Mógłbym nie chcieć używać tego skrótu.
Czy to, że tutaj jest 70 przeciwników, którzy nam wyskakują na plecy, stanowi problem? Na szczęście się kompletnie blokują na sobie. Bez tego byłoby znacznie gorzej. Poczekam na staminę trochę. Coś ciekawego padło, life jump. Akurat zużyłem to. Idealnie się jada. Pospolity owoc. O, dobra. Tutaj coś było niepokojącego. Kolejni przeciwnicy. Tym razem dwóch tylko. Trochę mi zlagowało. Ogólnie dżungleicka tarcza jest bardzo dobrą tarczą na większość gry tak naprawdę. Z tego powodu, że w Dark Souls 2 nerfili większość tarcz, także nie mają 100% redukcji fizycznych obrażeń. I akurat ta tarcza jest od tego wyjątkiem jak tego. Kolega stwierdził, że sobie tam na dół biegnie? Najwyraźniej. Chyba teraz, czy tu coś jeszcze było? Poza tym, że znałem życie. O, właśnie. Teraz kolega do mnie wróci. Najbardziej to mnie niepokoi wytrzymałość mojej broni, tak naprawdę. Dobra, tu jest to, tu jest to. Czy tu coś jeszcze gdzieś było? Było. Radiant Life Gem. Omega Radiant Resident Sleeper. Tam, gdzie trzeba zeskoczyć. Czy tutaj na dole coś było? Chyba nie. A czy tego co widzę, to jest przeciwnik? Czy mam tak zrobić? Tak, nice. Dusza dumnego rycerza. Tu jeszcze wydaje mi się, że... Jop! Ci przeciwnicy mają bardzo nieprzyjemną tendencję do wybuchania na pysk, więc radzę uważać się przy ich spotkaniu. Czy masz na myśli ten skrócik? Najlepszy skrócik w całej grze! Prosto do Dark Soulsów 3! Ha, ha, ha! I żeby nie było, nie, to nie jest żaden śmieszek, to on po prostu prowadzi do śmierci. Aczkolwiek domyślam się, że bardzo łatwo można dać się na tym wyłapać. Dobra, czas na absolutne zero zabawy i chillu. Znałem też jako trójka spierdoleńców. Albo w Ruin Sentinela, jak kto woli. Ale nie rzeczy z tego typu, że najlepsze co możemy zrobić, to zająć się tym pierwszym najszybciej, jak to tylko fizycznie możliwe. Bo jest ich trójka. I to nie jest tak, że my jesteśmy tutaj z jednym i reszta będzie bezczynnie patrzeć. Zresztą wydaje mi się, że jeden już jest pod nami w tej chwili. I zaraz tu będzie skakiwał. Stamina. Na szczęście Yahim ma już w miarę mało HP. Więc jak dobrze pójdzie, to... Oj. Widzieliście ten pasek HP? Widzieliście ten pasek HP, prawda? O ja pierdolę.
Ten ostatni atak był wykonany, bo byłem pewien, że Sentinel padnie i przez to będę miał tą sekundę na wyleczenie się przed następnymi. Pajocu, 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 pajocu. Czy jakkolwiek ta emotka by się nie pisała. Dobra. Zastanawiam się, jak ambitny jestem. Chyba po prostu na Hama przebiegnę. Tak na Hama jak to... A mnie trafiło? Łatwo się zapomnieć, którzy przeciwnicy mają hitbox przy samym ruchu, a którzy nie, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że są te przeciwnicy tacy jak ci, którzy dosłownie nie mają hitboxu i to my ich możemy przepychać, a nie odwrotnie. Z drzewem na pewno dla maga jest ten problem, że tak jak mówiłem, te weak spoty nie są kompletnie gra. Nie zmieniłem, prawda? Jeżeli nie zmieniłem, to już powinna być zmieniona. Tak, co tak, co słyszę. Wracając do mojej przedniej myśli, że z drzewem dla maga na pewno jest ten problem, że ono nie ma możliwości zlokowania się na te swoje spoty głupie. Przez co... Nawet gdybyśmy chcieli je trafiać czarami, to nie mamy takiej fizycznej możliwości. Przynajmniej moim zdaniem, jeżeli gram na kontrolerze, to to jest wykonalne. I tego się będę trzymał. A na szczęście nie oberwaliśmy sensu stricte. To jest to. Chciałbym mieć możliwość zdjąć mu możliwie dużo rzeczy, póki mam taką możliwość. O, na przykład to te. Tak, chyba. Było blisko. O, nice. Reszta już jest taka trochę za bardzo ryzykowna, więc chyba po prostu już podejdę mu pod te psie jajca. Je rozwalę. Bo nie oszukujmy się, że znacząca au. Znacząca większość pozostałych jego weak spotów jak tako nie ma... Boże, ale to jest tu mało leczą. Nie ma sensownej możliwości trafiania ich przez większość walki. Rozniszczają mu jaj na środku, on się wkurza i niszczy nam arenę. Co ma jeden duży pozytyw. Nie będziemy musieli się już kompletnie przejmować nieumarłymi, którzy są na arenie. Przy okazji, jeżeli dobrze pamiętam, odblokowuje to nieco dostęp do weakspotów na innych częściach jego, ale tutaj głowy nie dam. Na pewno... Ten z tyłu powinien być teraz dostępny. Tylko z kolei... będzie się obrazą. Teoretycznie w tej fazie możemy na pewno mu strzelać w to, co ma z przodu. Wow. Zastanawiam się... O, Jezu. Próbuję go obiec, żeby... O. Tak jestem w stanie tam mieć carving. Teoretycznie tak. Tylko to wciąż jak widać nie jest oczywiste. Zwłaszcza przez to, że on dość szybko się obraca, więc... Zazwyczaj nie ma za bardzo sensownej możliwości strzelania w to. Gdyby Dark Soulsy miały celownik jako taki na czary, to z pewnością byłoby to dużo wygodniejsze. A tak to możemy co najwyżej traktować. O. Dobra, z takich weak spotów, które da się jeszcze sensownie trafić, wydaje mi się, że gdzieś jeszcze jakiś widziałem, który nie był na ten...
Ty nie był tym z przodu. Atak wprost z Elden Ringa. O, tutaj na przykład mamy. I wydaje mi się, że to co ma na środku, to już po prostu wezmę, dobiję z palami. Aha, już dobiłem. Fajnie było. Au. Au. Fajnie, rozumiem. Mam nie grać magiem. Nawet nie musiałem uniszczyć tego wixpota z przodu, a teoretycznie te jaja też musi zniszczyć w tej fazie, więc to nie jest tak, że on wymaga, powiedzmy, zniszczenia wszystkich, czy coś w ten deseń. Dobra, najważniejsze co dostajemy z drzewa to transposing kill, czyli przedmiot konieczny do tworzenia broni z bossów. Broni z peli. Jak zwał, tak zwał. Czy w Undead Settlementie jest coś jeszcze ważnego, co mógłbym chcieć zgarnąć? Wydaje mi się, że nie. Bo ile nie zwiedziłem całej lokacji, o tyle mam wszystko, co stamtąd chciałem, tak powiem. Level up. Damy sobie finta więcej. Udawajmy, że jesteśmy magami przynajmniej. Tylko teraz tak, chciałem pójść ulepszyć się stus, ale plus jedynki się robi przy ognisku. Więc spalimy sobie bonshardę i mamy stusy plus jeden. Wracamy wtedy na Dilapidated Bridge. No to będzie najszybsza droga, tak naprawdę, żeby przejść na drugą stronę generalnie. Tylko wiem, o czym zapomniałem w sumie. Czy chce mi się ratować Irina, czy nie chce mi się ratować Irina? To ważne pytanie. Ogólnie, czy chcemy jako tak robić tyle side questów, ile to ile jest możliwe, a ile nie. Bo jeżeli tak, to musiałbym się też tutaj w sumie wrócić. A zrobimy. Co mi szkodzi? Kompletnie o gradacie zapomniałem. A możemy sobie tutaj wrócić zejścik. Tego uratuję od razu, jak już tu jestem. Tak, jeszcze tylko jedna sprawa, żeby się upewnić, żeby wam się nie wpierdziać w termina i nic takiego. Bo wiem, że dzisiaj jest oglądane o 19, dobrze mówię. Czy wcześniej jakoś. Poprawcie mnie, jeżeli się mylę. Dziewiętnasta chcę go skojarzyć doskonale. Żeby nie rzec wręcz wyśmienicie. Au, myślałem, że zdążę. Dwa. Odejść. Au. Dobra, nie będzie. A, tu jeszcze jest. Au. Zapomniałem o tym gnojku, szczerze mówiąc. Zwłaszcza, że on nie jest dość szybki i nie da nam teraz spokoju. Au. Boże święty. No chodź tu. Dobra. Z nim samym to już sobie damy radę. Dobra, czyli jak do 19. Chodzi mi głównie o to, żeby wiedzieć, powiedzmy, żeby nie przyciągać Steama jakoś specjalnie za długo, tak? Tutaj warto uważać, bo te wszystkie beczki HSO są wbuchające, więc jeżeli ta firebombka by doleciała, to mogłoby to za nas bardzo się skończyć. Tu jest niebezpieczny przeciwnik. Łamacz kolczuk. Możemy uratować ten Greylata.
Który chce też przy okazji, żeśmy odnaleźli Lorettę. W sumie właśnie sobie uświadomiłem, że tutaj jest Loretta, w Elden Ringu jest Loretta. Ogólnie jest sporo takich powtarzających się imion, nazwisk w Eldenie. Irina bodaj była też ślepa takich tutaj. Cześć, Geyat. Łapko jeszcze Lorettę. Heavens, she was already dead. Dobra, jeżeli dobrze pamiętam, przy następnej okazji, jak tu będziemy, to on będzie jedyny, co by to powtarzał. Heavens, she was already dead. I Yolo natomiast może pomóc nam wydobyć naszą ukrytą siłę, czyli poziomy za umieranie. Jeżeli ktoś za dużo umiera, to może u Yolo dostać parę darmowych poziomów. A biorąc pod uwagę, że nie umieliśmy aż tak dużo póki co, to poziom był tylko jeden. Dobra, jeżeli chcemy tą... Jeżeli chcemy Irinę, to musimy oddać Handmaid's proch i tutaj kupić klucz. Za 1500. Na szczęście mamy parę dusz do zjedzenia, więc to, że chwilowo nam brakowało ich na klucz, to nie jest problemem. No i dobra. Wracamy. Do Dilapidated Bridge. Tam dole w tych ściekach, gdzie były szczurasy, były drzwi, które wcześniej były zamknięte. I można je otworzyć tylko za pomocą tego klucza, który właśnie kupiliśmy. Teraz też nie można sobie olać tego dużego szczura, te małe szczury też można sobie olać w dużej mierze. Wystarczy, że użyjemy klucza tutaj, na tych drzwiach. Jest tutaj też posąg bogini Welki, bogini grzechu. I jeżeli zabijemy jakiegoś NPC-a albo wejdziemy w ten... Wejdziemy z nim we wrogie stosunki, to możemy u niej się rozgrzeszyć właśnie. Oczywiście tylko jeżeli czujemy taką silną wewnętrzną potrzebę. Bo jeżeli chcemy, żeby jakiś NPC pozostał martwy, to nic nie stanie na przykład, żeby tak właśnie było. Tutaj szkielety już niestety wstają. I to na szczęście są szkielety typu jak się je zabije, to umrą. Tu jest. Nie są też jakieś specjalnie wytrzymałe w porównaniu do co po niektórych szkieletów, które zdarzało się widzieć. I tu jeszcze jeden. Biorąc pod uwagę, że mają tarczy, to absolutnie nie zdziwię się, że i przynajmniej jeden z nich mnie kiedyś sparuje. Ten kolega wstanie. Te szkielety, które stają, mają taki trochę wyróżniający się kolor kości swoich porównaniu do tych, które już nie staną, więc czujnym okiem można mniej więcej widzieć, kiedy spodziewać się, że coś na nas się rzuci, a kiedy jednak nie. Dobra, teraz tak, tu jest Crystal Lizard, tylko jednocześnie jeżeli tu podebiegniemy, tak, dokładnie to chciałem powiedzieć, to zaraz spadnie na nas... Co? Tego jeszcze nie widziałem. Jeżeli podbiegniemy tutaj po to wszystko, co tu leży, to będziemy mieli zaraz towarzystwo. Bo kolega absolutnie nie boi się spać tam z góry. Nie jestem pewien, czy my możemy wykonać ten sam skok, się nie zabić, szczerze mówiąc. Mam ochotę powiedzieć, że tak, ale... Gdybym miał to zależeć, od tego zależeć, czy spierdolę rano, na którym nie umieram, albo nie, to na pewno bym się nie podjął. Więc to jest taka trochę, powiedzmy, no, niepewność. Tutaj mam przejście dalej, ale chwilowo nie chcę do niego iść. Już nie, tutaj nic nie ma. Wydaje mi się, że tutaj... A, to jest. Wiedziałem, że coś tutaj było, tylko nie pamiętam dokładnie co. Dajcie mi... łuk. Aha. Jak się celowało?
O, tak się celowało. Błogosławiona czerwona i biała tarcza plus jeden. Jeżeli dobrze pamiętam, tutaj też spada ten pieśń, kiedy zebraliśmy przez rozbrojanie. O Jezu, przepraszam. Więc jeżeli byśmy go tak nie zebrali, jak my to zabiliśmy, to można go tutaj zgarnąć. Dzięki, dzięki. Tutaj mamy naszych najlepszych przyjaciół szczurasy w dużych ilościach. Za dużych. Na szczęście ataki są dość mocno obszarowe nasze, więc załatwienie tej grupki nie stanowi wielkiego problemu. Dzięki, dzięki. Talizman świętego łamany na świętej. Długie schody idealnie dają się do tego, żeby zaliczyć wyjebkę. I Irina. Proszę dotknij mnie. Proszę, dotykam cię. Ale ją dotknąłem. And I am not entirely alone just yet. Praise the merciful gods above. Ależ piękny ten dotyk. Nie ma co. Oh, I na Skarim, która ma zostać fajerki perką. Jasne. Ja tej pory Kirina. Tak, Kirina, dobrze. Kili to od razu. Irina będzie nam służyć jako tako. Co sprowadza się do tego, że może ten, że może nam sprzedawać Miracle wszystkiej maści. No i dobra. Najpierw tutaj mimo wszystko pojadę sobie na dół. Bo cenię sobie posiadanie ogniska. Cebularz Zygłod z Kataliny jest w dawnym Riku Piklu. Owszem, pochodzą z tej wieży, że tam, gdzie właśnie winda pojechała. Na. Gdyby tylko był jakiś sposób, żeby winda pojechała w górę, to nie? Ale to mówię, zaraz się tym zajmiemy. Na razie idę do największego skurwysyna Matki Natury, jaki tylko istnieje w tej okolicy. Powiem o tak, YOLO. Ja z nim zawalczę bez używania speli i nadużywania tanich strategii. Ale spodziewam się, że sprowadzi się to do pójścia zaraz do Dark Soulsów 1. Ale w tym celu najpierw chcę mieć te ognisko. Outsider Knightów nie znoszę jak mało czego w Dark Soulsach 3 generalnie. Przez to, że są strasznie spazowaci generalnie. Tacy, że atakują bardzo szybko, bezładnie, bez składu i ładu. On mnie teraz zastuje, to jest najgorsze. A propos. Au, udało mi się. Powiem, że jestem zdumiony. Z tego co kojarzę, Iltirski Prosty Miecz był bardzo długo uznawany za tak zwaną broń dla nowicjuszy. Zresztą ogólnie z tej sordy są tego typu rzeczami i tak wiem, że sam z niego korzystam. Ale jako tako lubię po prostu ten element, w którym mogę powiedzmy w miarę szybko się jeszcze wycofać po ataku. Akurat chyba z Great Swordów najmniej lubię korzystać w DS3. Albo idę w ulce, albo w state'y. W każdym razie, jeżeli chodzi o cykl związany z tutejszą windą, to polega na tym, że ma ona dwie części, tak jakby. Jedna jedzie w
w dół i w tym czasie dopiero zjeżdża z góry. Na samej górze jest kolega, który nam wcześniej pomagał, Olbrzym. Z kim możemy sobie wcześniej kulturalnie porozmawiać? Gdybyśmy nie mieli gałęzi, którą wybraliśmy sobie jako bonus startowy, to dostalibyśmy ją od niego i on by nam pomagał w paru różnych miejscach. Fallen Gate to bardzo fajna broń. Znaczy, Sebastianie, ja powiedziałem, że ja lubię Ultra Great Sword, okej? Okay? A przypominam, że to jest Ultra Great Sword. Dobra, tu się spadało tutaj. I tutaj czeka kolega Zygwald. Wow, odkryłeś ten sekret, który właśnie odkryłem. Jest tutaj wielka bestia, którą trzeba zgładzić. Ale Zygwald nie ma zamiaru nic z tym zrobić, więc pozwolę sobie go wyręczyć. Ej, słuchajcie. Mam dla was ciekawą propozycję. Co wy na to, że przypomnę sobie, że jestem magiem? Chciałbym zgarnąć ten przedmiot, który tu leży. O-o. Dobra, udało się. Zygwald! Tankuj go! Okej, tankuję go. Jak już mówiłem, czasem można sobie przypomnieć, że jestem magiem. Demon mi za to nie chce dać takiej możliwości. Dobra. Jestem w bezpiecznym zasięgu. S? Za pokonanie go dostajemy Fairy Gemma i możemy pogadać z Zygwaldem, żeby dostać Zygbro. Emotkę wznoszenie toastu. I emotkę spanka. Najważniejsze rzeczy. Dobra, teraz jak się zgarniało tutaj wszystkie najważniejsze rzeczy, czyli prawie że nic. Wielka pałka. Na pewno tutaj można było zgarnąć rzeczy poprzez ciachnięcie rzeczy. Piletong, który pomoże nam z kontynuowaniem questa jednego. Ale tu na pewno jeszcze jest pierścień, na którym mi będzie zależało, więc czas zapierdalać. Mam silną ochotę olać wszystko, co tutaj jest, przez to, jak irytujący są przeciwnicy, not gonna lie. Ale z drugiej strony to są te słabsze wersje, które umierają na jeden silny atak naładowany, więc to nie będzie stanowiło aż takiego problemu. Dobra, gdzie teraz się szło? Teraz szło się... Tędy? Tędy. Uspokoisz się? Dziękuję. Ulala. Tam mi nie wyszło. Wow! Czuję się oszkany przez tego Soladoa. Tak bardzo jak tylko możliwe. Ein! Może mi mana nie wystarczyć, żeby je zabić. Druga się nie zagrawała, na szczęście mamy jeszcze jednego Jesusa. Uhuhuhu. Dobrze.
Chyba. Jop. Esta. Zdecydowanie bezpieczniejsze to niż walczenie z niej wręcz, gdzie dostaje pół HP na hita. Dobra, teraz tak. Tutaj było jakieś badziewie. Pieśni Flynna. Mogę cosplayować już protagonistę z SMC4? Jej. Nie, żebym chciał, ale jej. I tutaj bardzo trudny segment platformowy. Jak się go robiło? Opsa. Tu się spadało, tu się spadało. To chyba się traciło, ale nie jakoś specjalnie dużo. Serc Mil. Pieśń Clarantiego. I wydaje mi się, że tutaj za budynkiem coś jeszcze mogło być, czy tu już nic nie było? Tu albo się spadało jeszcze. A nie, to już nic nie było. No dobra. To w takim razie Homeward Bone. Do... Ostatnio od początku ogniska. Mimo to śmierć, ale nie mamy tu Voltera. A dobra, z tego, że już go mamy, to wyekwipuję sobie pieśni Clarantiego. Biorąc pod uwagę, że przyspiesza odnawianie się staminy, to z pewnością się nam przyda. Sobie pieśni Flynna też może nam pomóc, teraz jak o tym myślę. Bo biegamy z dość niskim equiploadem, więc siła naszego ataku powinna odrobinę wzrosnąć. No i dobra. Tutaj skurwysyny matniatury. Którzy niestety wytrzymują zdecydowanie więcej niż bym chciał, żeby wytrzymywali. A właśnie, czym ja nie mogę, to też nie mogę sobie ulepszyć miecz na plus 2, tylko nie wiem, czy chcę obecnie. Teoretycznie bym mógł pewnie, ale to jak będę przy okazji zachodził do Firelinka, to się tym zajmę. W sensie, jak będę miał rzeczywiście powód, żeby tam zajść taki sensowniejszy niż tylko ten, niż tylko ulepszenie broni. Ja nie chcę się zająć wszystkimi tymi pomniejszymi ptaszydłami najpierw, bo ich pseudo-szaman czy coś na desenie ma tendencję do obudzenia ich wszystkich naraz, a użeranie... Powiem tak, użeranie się z jednym czy z dwoma jest jeszcze okej, okay. Użeranie się z 17 to istna tragedia. On się obudzi, prawda? Jop. Żeby one się obudziły, wystarczy ten krzyk, jaki właśnie ta Wajza wykonała. Więc dlatego moje wolę się nimi zająć, póki to jeszcze możliwe w miarę. A nie walczyć ze wszystkimi nas. Dobra, tu się spadało. Ogólnie tutaj są chyba dwa takie miejsca, w których trzeba, tak powiedzmy, niebezpiecznie spaść i zawsze się oni nieco boją. To jest MPS, to na pewno. I nie mam zamiaru się z nim bić na tym wąskim skrawku terenu. Więc jeżeli chcesz się ze mną bić, to zapraszam. Trochę nie chcę się ze mną bić. Baczę knife, by the way. Śmieszny mieczek. Aż nawet nie wiem, czy on nie jest jako topór traktowany. Yep, baczę knife. Typowy topór. Jak sama nazwa wskazuje. Zestaw bryganda. Brygantynka. I podwójne sztylety. O ile za podwójnymi sztyletami nie przypadam, tak wiem, że te Kelt Soldy podwójne są bardzo spoko i zazwyczaj były wykorzystywane jako narzędzie speedrunnerskie, przynajmniej przez pewien czas. Przez to, ile potrafią obrażeń zadać w miarę szybkim czasie, jak tako. A, dobra, teraz co się tu robiło? Można było tak to zrobić na pewno. Czy on już będzie Dariapę? Tak. Fuck. To niefortunne.
Już nie, nic się nie obudziło. Od którego momentu mogę się na niego lokować? Dobra, to będzie nieprzyjemne. Już to wiem. Na pewno muszę wyjść z trującej chmury, to tego jestem pewien tak na 100%. Oh baby! Zaczyna się. Jesus fucking Christ, ależ ja ich nienawidzę. A? Trochę mam mało staminy. Nie jest to nic, z czym sobie backstab nie poradzi, ale... Wciąż nie jest to coś, co wolałbym widzieć. A kolejny Titanit. A i no teraz, jak tak dalej pójdzie, będę mógł się cofnąć i... sensownie coś ulepszyć. Dobra. Ile ich jeszcze tu zostało właściwie? Brasak, jeszcze tu się gdzieś spadało. I nie pamiętam za chwilę, czy to tu było? Mam ochotę powiedzieć, że to tu było, ale jednocześnie mam ochotę powiedzieć, że to nie było tu. A. One jeszcze teraz obudzą, prawda? Yep. Dobra, czas spierdalać. Tym razem już się niestety wszystko obudziło. Co mogło. Przynajmniej na dwa heavy sera wypadają, to jest duży plus. Ulala. Jestem memowany. Jestem poważnie memowany. Zaraz zostanę zblidowany. Miałem cicho nadzieję, że on się zabije. Aż tak dobrze to nie ma. Bloodloss! Esus! Jakim cudem żyje? Udało się. Ja nie dobrze nawet jest tak mało stamina. Witaj w świecie magów. Gdzie niestety to jest coś, z czym trzeba się po prostu liczyć. Tu się spadało, tu się spadało. Dobra, to jedyne co jest strasznego i nieprzyjemnego to kundle. Na kresie zlokować ewidentnie nie mogę. A jak już mogę, to zaraz się odlokuję najwyraźniej. Nie mogę. Nie mogę. Nie mogę. Kolegowie. Ten drugi chyba wziął i się wyjebał. Mam wrażenie. Pieśń morna. Boski Tom Karim pisany Braillem. Niebezpieczny przeciwnik. Nie mam tego. Jezu, ten Lokon ma tak mały zasięg. Czemu? Nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem, czemu ten Lokon ma tak mały zasięg. No ja właśnie zazwyczaj mam tak, że pierwsze przejście gry mam takimi bardziej fizycznymi, atakującymi wręcz buildami, a jak już się z tym zaznajomię, to próbuję przechodzić magią. Elden Ring był pod tym względem wyjątkiem dla mnie, bo w Eldenie przechodziłem za pierwszym razem magię i trochę ze swojej głupoty kurwiłem. Ale to też był temat, który już jak tak chyba wielokrotnie przebiłem. Dobra. Mam 6 shardów, czyli mógłbym ulepszyć na plus 2. Nie mam nic innego do ulepszenia. Na razie sobie odpuszczę. Tylko usiądę, żeby zagenerować rzeczy. Pogadam sobie z Anri i z Horasem, kiedy mam Blue Sentinelę. Aż nie, w sumie wiecie co, jak patrzę na to, że mam 13 tysięcy dusz, to może jednak będzie lepiej, jak się cofnę. Tak dla własnego bezpieczeństwa.
Gdzie by to wcześniej było? Ale na razie nic mnie nie daje, więc... dobra. Więcej Inta. Więcej Inta. Najważniejsze rzeczy. Ulepszmy sobie miecz na plus 2. Plus 20 do ataku. Nie mało. Dobra, jeżeli dobrze pamiętam, to mając Pale Tongue mogę się udać do ciebie. Mogę? Chyba nie. Albo po prostu będę się tam przyjść później. To w każdym razie... Greyred. Greyred, Greyred, Greyred. Powiedz mi, że Heaven's She Was Already Dead. Heavens, 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 heavens. To jest jedyne, co usłyszymy od Greyreda, dopóki nie przyjdziemy następnym razem. Jak przyjdziemy jeszcze raz do Firelinka, to możemy go posłać na wyprawę, żeby pozbierał jakieś fanty i potem mógł je nam sprzedawać jako tako. Ale to dopiero później. Anyway, spodziewajcie się, że zaraz wrócimy do DS1. Tak tylko uprzedzam lojalnie. Żeby nie było, ja wiem, co mówię. I powiem więcej, będzie to wynikać tylko i wyłącznie z mojej czystej głupoty. Czystej, nieprzejednanej, stuprocentowej głupoty. Ale po prostu jest to silniejsze ode mnie i nie mogę się oprzeć głupim pomysłom. Nice. Bardzo nice. To kolega tutaj powinniśmy zajść od tyłu. Tak mało staminy, więc uważać. Nice. Na dwa? Nice. Nice, nice, nice. To miejsce, w którym właśnie się znajdujemy, jest tak znienawidzone przeze mnie, kiedy mam działający online. Bo praktycznie zawsze przychodzą tutaj jebane twinki, które myślą, że jak mają estusy plus 15, to fajnie się zabija ludzi przychodzących normalnie grę. I myślą, że są zajebiście fajni i śmieszni. In before, oh, keep good. Anyway, rzeczą, co tutaj twierdzę, że po prostu wynika z mojej czystej głupoty, jest to, że będę próbował padawać tego kolegę. No bo i nie będę próbował. Au, tak spodobywałem. Zdążę? Tak. Ale backstaba już niestety nie. Nigdy nie pamiętam, które ataki tym mieczem można jako tako w ten... Można parować, a które nie, więc coś się zawsze boję. To się wydaje atakiem do parowania. To tego nie jestem pewien. No, najwyraźniej nie będę go parował. Spicy. No nie jest, czegoś spodziewałem, ale absolutnie nie będę narzekał. Pamiętam, że kiedyś raz jak grałem w koopie z ludźmi, to stwierdziłem, że nie, pierdolę, muszę mieć jego miecz. Bo teoretycznie da się go tutaj wydropić i sam Black Knight się respawnuje. Więc mieliśmy bardzo intensywne resetowanie, aż w końcu wydropię. Udało się? Udało. Działa? Działa. Miecz jest fajny? Miecz jest fajny. Z tego co pamiętam, Black Knight Sword był mieczem Greatswordem, a Black Knight Greatsword był Ulza Greatswordem. I sam Greatsword był tutaj akurat w porządku. Tam mamy złotą kryształową jaszczurkę, za drzwiami kres się otwiera bodaj tylko z drugiej strony.
A zaraz czeka nas najlepsza część tego jebanego bagna. Patrzcie, już biegnie. Już do nas biegnie. Skurwol. Co gorsza, jesteśmy w miejscu, w którym to ciężko się ruszać. Więc chciałbym wyjść w miejsce, gdzie jest trochę większa swoboda ruchu. No bo wiecie co? Mogę zajść coś jeszcze lepszego. Czy on właśnie zabił swoje własne dziecko? Czy ja właśnie go nie trafiłem w jakiś kompletnie bullshitowy sposób? Czy on może wyjść na lądwagę? Chyba nie. Wielki krab. Wróg krab. Wielki krab. Wróg krab. Bosonki. Najgorsze jest to, że tutaj gdzieś jeszcze jest jeden krab, o nawet tam dokładnie. Jeżeli dobrze pamiętam, to te cholerstwa się spa. O Boże, Hazel. A, gdzie ona była? Hazel, Hazel, tu jesteś. Wow, 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 wow. No gorsza, ona jest magiem i planuje grać jak mag. Boże, zlokowało mnie na tego kraba głupiego. Au, ona ma kuszę. Zapomniałem o tym. Okej, okay, koniec memowania. Rozumiem. Rozumiem, już nie memuję. Dobra, chodź tu, Jezu. Okej, okay, ty pierwszy, co ty też. Au, au. Ona mnie pobije, coś tak czuję. Patrzcie jak żłopie. Okej, okay, takie trady to akurat nie jestem pewien, czy są dla mnie warte. Chociaż. Czy ona ma jeszcze jednego Estosa? Chyba nie. Oj. S? Nawet nie blisko? To nawet nie było bliskie do tego stopnia, że stale nie wrócę do ogniska, żeby się wyleczyć. Miałem spada 2 Estusy za pokonanie Invadera, ale trochę się boję mimo wszystko. Z drugiej strony jednocześnie tą prawą część bagna zwiedziłem na tyle dobrze, że już tam nie będę miał potrzeby wracać raczej. Więc mogę po prostu teraz pójść w inną stronę. Au. Au. Chyba co, Vlad się nazywacie? To jeszcze trujących grzybi. A to po trujących grzybów. Spójrzcie jak pięknie trują. Chyba to sobie tu zostawię. Dragon Great Shield. Ogólnie jest tu od zajobu przeciwników, którzy mają upierdliwy zasięg i psów. Więc dla własnego zdrowia mentalnego po prostu wezmę sobie na hama, przebiegnę do ogniska. Bo tak się zastanawiam nad jeszcze jedną zasadą, jak tak patrzę na to, jak
idzie w te Dark Souls 3. Czy uważacie, że miałoby sens, żeby zmieniać grę też na przykład co pokonanego bossa albo coś w ten deseń? Żeby nie było, że powiedzmy za długo siedzę na jednej grze? Czy raczej takie do tej pory jest ok? Bo zdaję sobie sprawę, że z tym, jak ogólnie znam się na grze i tak dalej, to spodziewam się przynajmniej, że Dark Soulsy 3 będą zajmowały znaczącą część czasu w porównaniu do pozostałych. Ulala. To było złe. Bifal, o, wykakałeś. No raczej planuję przejść całej gierki z DLC-kami włącznie na tyle, na ile to możliwe. Ale po prostu mówię, czy wolelibyście, żeby już na chwilę obecną coś w tę stronę zrobić? Jeżeli tak jak teraz jest ok, no to też nie ma dla mnie absolutnie żadnego problemu, tak? To nie jest tak, że mi jakoś, powiedzmy, bardzo zależy. Wow. Że, nie wiem, że ja czuję potrzebę, żeby zmieniać się jakoś bardziej regularnie, tak? Po prostu bardziej z perspektywy widowni pytam, jak wy na to zapatrujecie. Ale jak jest ok, to jest ok. I tego się trzymajmy. Wracę sobie do ogniska. Nie mam chyba jeszcze stusów, znaczy stusów shardów. No, po 6, nie, nie mam. Szkoda. A, dobra, co teraz, co teraz? Pójdziemy chyba sobie do jednego z ważniejszych NPC-ów dla... A Boże, zapomniałem, że on się tutaj zespawnuje. To czekaj, tamtędy się szło? Nie, tak nie, tak nie, nie wiem. Tędy się szło? Nie dzwoni. In before koniec końców wyjdzie na to, że ten. Że Dark Souls 3 zejdą mi najdłużej przez DLC-ki. Midir. Midir. Klaska heretyka. Coś było? Nie, tu nic nie było. Tutaj natomiast można było odbić sobie w bok. A chcesz też plecy? Chcesz też plecy. Tak, i tu się schodziło. Tyle pamiętam. Jeszcze aż tak źle ze mną nie jest. I tu się wchodziło. I tu jest kolega. A chcę się od niego pouczyć. Czarodziejstw. Jasne, obiecam ci czego chcesz, panie Odbek. Generalnie, jeżeli mamy za mało inta, to on stwierdzi, że nie jesteśmy zbyt głupi, żeby się od niego czegokolwiek uczyć. Na szczęście my nie jesteśmy zbyt głupi, więc nie mamy tego problemu. Jako, że mam relatywnie ograniczoną liczbę stosów i nie chcę ryzykować żadnego kompletnego bullshitu, to po prostu sobie tutaj przebiegnę. Chyba chodziło o wasze oglądanie, tak? Właśnie, ty, bo jego teoretycznie można parować. Jeżeli lubimy memy. Czy padowanie go ma sens? Na to musicie sobie odpowiedzieć sami. Crystal Sage jest jeden z tych przeciwników, którzy bardzo lubią pojawiać się i znikać.
I chyba już wejdziemy w drugą fazę, niestety. Wiem, że szybko i nie powinien narzekać na to, że szybko idzie, ale... Nie, jeszcze nie, na szczęście. Druga faza Crystal Sage jest bardzo irytująca, dlatego... Tak, kurwa, zniknął. Czyli to powinien wejść druga faza. Jop! Drugą fazę Crystal Sage można rozpoznać po tym, że robi miliardy klonów. Przy czym atakowanie prawdziwego sprawi, że klony w dużej mierze zaraz znikną. Więc... najlepiej mimo wszystko skupić się na prawdziwym, jeżeli wiemy, gdzie on jest. Co niestety nie jest oczywiste. I wciąż trzeba pamiętać o tym, żeby unikać pozostałych. Jeżeli jest jakiś schemat co do tego, gdzie on się pojawia, to powiem szczerze, ja go nie znam. To wiem, że to nie jest prawdziwe, tu jest prawdziwe. Prawdziwego można rozpoznać po tym, że ma... Au. Że ma au. Dokładnie tak. Dobra, możesz się wystosować, żeby nie robić niczego głupiego. Wiem, że jest blisko, ale to jest idealny moment, żeby spierdolić całą walkę. Tak zwany jestem blisko. W każdym razie rozpoznać go można po tym, że on ma fioletowy kryształ w porównaniu do niebieskich pozostałych. No dobra. Nie mam po co wracać na chwilę obecną. Chociaż nie, mam po co wracać. Teraz jak to myślę. Możemy pójść do Lordbecka, zobaczyć jakie spale ma dla nas do nauki. A przy okazji 6600, czyli dwa poziomy to jakieś 13. 13, 13,5 coś takie. Albek siedzi sobie tutaj. I co on ma? Great Solaro, Heavy Solaro, Great Heavy Solaro. Zastanawiam się, czym się różni o Great Heavy. Tylko tym, że wolniej się rzuca? Albo siło też, tak? Farsu to na pewno jest efektywnie safe, co? Magic Web... Co jest Magic Weapon, może nie być wypełniony? Magic Weapon... Soul Great Sword też jest ok w sumie, teraz jak o tym myślę. Zwłaszcza jeżeli mamy jakąś większą grupę przeciwników, ale jednocześnie chyba się trzymam. Kupię sobie Great Heavy Solarowa, Great Solarowa. Najgorsze jest to, że nie mam aż tak dużo slotów, ile bym chciał, więc nie mogę nawet za bardzo wziąć tego przetestować jakoś efektywnie w tej chwili. To może być czas, żeby zacząć się dawać punkty w Attunement w sumie, żeby dostać trochę więcej slotów i przy okazji więcej many. Bo teraz tak, na pewno chcę sobie zatunować wtedy Magic Weapon i spróbuję Great Heavy Solarowa, zobaczę z czym to się je. Ja i z Magic Weaponem jest taki mech, że może to nam zastąpić w tej chwili Infuse'a i zauważalnie wzmocnić ataki naszą bronią, więc na pewno się będzie przydawać, jeżeli się będziemy bić z czymś przynajmniej trochę silniejszym. Aba, Crystal Sage pokonany, to możemy iść do najlepszej lokacji w grze, czyli katedry. Katedra Głębin. Zabawna, interaktywna lokacja. Przysięgam. A teraz tak, tutaj widzę, że są krystalizardy. Jeden twinkling. Drugi twinkling. Zobaczmy. Ja zadaję Great Heavy Solaro. 226. Nie tak mało w sumie. Tylko stamins. O Boże. Zasięg Lokona w tej grze, Jezu. Ależ mi on boli. Naprawdę mnie strasznie boli zasięg tego cholernego Lokona. Okej, dobra, już widzę, w czym będzie problem. Muszę zmienić sobie miejsce, w którym mam założoną laskę. Gdzie są? Tu są. Czemu to brzmi, jakby on chodził koło mnie? On pewnie tuż nade mną jest. Jup.
Ja nie chodzi o to, żeby zinfuzować broń, to musimy mieć laskę w przeciwnej ręce niż nasza broń, którą chcemy zinfuzować. Więc jeżeli chcemy na przykład nałożyć Magic Weapon, to musimy mieć to w takiej kolejności. Zobaczę, ile będzie zadawać teraz nasza broń. 28. Nie jakoś specjalnie więcej, ale zawsze coś. Ale już musiałbym też mieć porównanie w sumie, ile to zadaje bez tego. O Boże, tam wejść na mnie rzucają. Aj. Dobra. Zostawmy na to, tak? Zobaczę, jak mi się buff skończy, co powinno być miał niedługo. O, teraz mi się skończył. Było 128, jest... Nie, jeszcze mam tego buffa, nieważne. On się nie skończył. Zgarnie już koła, na chwilę. Efekt ile trwa... To jest ten problem, że do końca nie pamiętam ile trwa Magic Weapon. Z początku chciałem powiedzieć, że kilkadziesiąt sekund, ale ewidentnie trwa przynajmniej minutę, więc nie dziwię się, jeżeli... A dwie do pięciu minut. Z drugiej strony, jeżeli teraz sobie usiądziemy, to on pewnie... Nie wiem, wciąż się nie kończy. Więc może na tym przeciwniku będzie nam dane zobaczyć. Normalnie mu zadaję po 85. Buff wciąż trwa, więc się nie dowiemy. A teraz się skończył. 65. No to takie ładne, jakieś 25% obrażeń więcej, bym powiedział. Mieć, a nie mieć. Na pewno nie będę narzekał na posiadanie takiego buffa, tak? Zwłaszcza, że no siłą rzeczy trwa on relatywnie długo i... Nie kosztuje też nas, powiedzmy, jakoś specjalnie dużo many. Dobra, czas udawać, że umiem parować. Odcinek 17. Ulala. Kiedyś umiałem go parować. Ale to ewidentnie nie jest ten dzień. Jak już mówiłem, to ewidentnie nie jest ten dzień. Sejsady mają tą dużą zaletę, że mają zauważalną przewagę zasięgu nad większością broni i w porównaniu do szybkości, że tak to ujmę, tak? Więc nawet jeżeli ktoś, powiedzmy, będzie chciał wykonać atak, to jest bardzo duża szansa, że my po prostu będziemy szybsi ze swoim przez używanie Gatesada, znaczy Sejsada. Wiadomo, nie jest to rapier, tak? Bo rapiery pamiętam, że były absolutnie hejcone w PvP Dark Souls 3 przez swoją szybkość w połączeniu z zasięgiem, ale ten... Ale też nie jest to coś specjalnie przyjemnego, jeżeli gra się czymś wolniejszym. Jezu! Zaczyna się! Czemu ten pies się wliczał w teksturach? Nie jest liczący się w teksturach psów. Kolejny kundel, widzę jeszcze przynajmniej dwa z tym włącznie. Tam jest jeszcze jeden po prawej. Chciałbym go ściągnąć do siebie. Użalanie się z humanoidami nie jest złe, ale użalanie się z kundlami i strzelcami jednocześnie jest strasznie irytujące. Słyszę jeszcze jednego kundla. Ach. Jeszcze ty tu jesteś. Ulala. Spokojnie, panie. A, dobra, czy ktoś jeszcze tu jest? Tam jest jeden.
I tam też jakiś przedmiot leży, więc tym bardziej chcę zobaczyć, o co chodzi. A? Przy okazji za chwilę będziemy w miejscu, które pozwoliłoby im bardzo szybko przejść do Dark Soulsów 1, jeżeli by im bardzo zależało. Ale nie jestem pewien, czy mi zależy, żeby specjalnie się wypierdalać, więc chyba tego nie zrobię. Tutaj są koledzy, którzy bardzo lubią mieć wybuchowy temperament. Tak bardzo dosłownie. Jak już tu jestem, to wezmę i to zgarnę. A wiecie, jest to strzelt. Natomiast jest kościółek, który stanowi taki nasz główny hub, powiedzmy, do którego będziemy dość regularnie wracać przez jakieś 70 tysięcy różnych skrótów. A gdzieś tu coś leżało, prawda? Beach Bless. Płomień dla Ariandel, o Ariandel, o Ariandel. Ale nie, jeżeli byśmy pogadali z kolegą w tej klęczy, to mógłby on nas wysłać do tego, do Ariandel, czyli do DLC-ka. Biorąc pod uwagę, że to DLC, to możecie się zapewne domyśleć, jak świetnie by im poszło, gdybym tam poszedł. Spoiler, nie? Ale teraz droga prowadzi na dwie strony. Możemy albo pójść sobie tam dołem, albo pójść tak górą. Dołem będzie szybciej, ale jednocześnie są tam upierdliwi przeciwnicy. Natomiast górą nie ma aż tak upierdliwych przeciwników, tylko jest ich od zapierdolenia. I w dodatku każdy z nich daje jakieś 5 dusz na krzyż, więc nawet nie powiem, że opłaca się ich zabijać, bo bardzo mocno bym skłamał. A Master Grayson, czyli jeden z najlżejszych i najszybszych Ultra Graysonów w całej grze. Fajna sprawa ogólnie bym powiedział. Jeżeli ktoś lubi coś takiego właśnie pomiędzy Graysonami a Ultra Graysonami, gdzie twierdzą na przykład, że o, Graysony są dla mnie za słabe, a Ultra Graysony za wolne. To jest akurat idealne wtedy. Dobra, tutaj praktycznie wszystkie zwłoki, które leżą, tak naprawdę nie są zwłokami. Jak tylko podniesiemy to, co tu leży, to one staną. Executioner Greatsword i przebiegamy sobie po prostu grzecznie, kulturalnie, bo mam wyjebane. Nie naprawdę, jest ich tu odrobinę za dużo, że jest każdym z osobna chciał się bić. Więc tak długo jak nie blokują mi drogi. A tutaj ewidentnie wszystko będzie blokować mi drogę. Aha. Tak długo jak ktoś mi nie blokuje drogi, to nie mam zamiaru się z tym bić. Bo mówię, jest ich tutaj po prostu za dużo. Najbardziej trzeba uważać na tych, którzy mają drugie zwłoki wyrastające z pierwszych, bo oni nakładają w stakującego się blida na gracza. Tego teoretycznie da się zwalczyć, ale ja obecnie nie mam ku temu środków. I w sumie to jest dobry pomysł, żeby coś z tym zrobić. Au. Au. A propos bleedów. Za dużo rzeczy do lokowania się i nie mogę. Przy okazji, jeżeli pogadaliśmy z Olbrzymem, albo mieliśmy od początku gałązkę, to kolega Olbrzym jeszcze z settlementu będzie nam pomagał tutaj strzelając. Przy czym, no nie wszędzie sięga, tak? Więc to też trzeba mieć na uwadze. Kolega zdjęty, Bad Moss Clamp. Tutaj idealnie gra się piromantą, głównie przez to, że większość przeciwników jest straszliwie wręcz podatna na ogień. Mamy Bonshardę przy okazji, więc kolejny upgrade jest to, co poleci. Mówię, bardzo mi zależy, żeby nie oberwać od żadnego przeciwników, bo oni jakieś 3 razy blokują blida, jeżeli nas złapią. A każdy blok blida, sami wiecie, że zadaje jednak dość sporo. A tutaj bodaj jest tarcza Persuera. Tak, tego samego Persuera z dwójki. I mamy też skrócik.
Wiii, na dół. No i tam na dole są bardzo przyjaźni przeciwnicy, z którymi absolutnie nie wnoszę walczyć, jeżeli nie jestem piromantą. Dlatego mam nadzieję, że da mi święty spokój. A chyba nie chce mi dać świętego spokoju. O, i zaczyna się krwawienie. A nie, to nie jest tak, że oni są jacyś strasznie silni, tylko problem polega na tym, że... Blit, który nakładają, jest okropny. Jednocześnie, jak mówiłem, że są podatni na ogień, to miałem na myśli, że dosłownie przestają od nas atakować na chwilę, jeżeli zostaną podpaleni. Więc... Walczę je. Tutaj mamy krystalizarda. To jest dość wytrzymałe, niestety. Dodatko trzeba. Dobra. Trzeba będzie z niej chwilę powalczyć. Dobra. Stagger. Ale pięknie Blitz wejdzie. Ty, ale ja jestem bogiem tej gry. Holy fuck. Udało mi się pominąć proka z Blida przez to, że byłem w animacji riposty. Pokczam dla mnie. Przysięgam, to było w 100% zaplanowane, tylko że nie. Ale i tak pokczam dla mnie. To powinien być trzeci i ostatni Beptok, jeżeli dobrze liczę. Realnie, jeżeli chodzi o to robactwo całe, to można temu zaradzić poprzez wykupienie pochodni, jeżeli dobrze pamiętam. 5 szardów, kurwa, jeszcze jeden. Jeszcze tylko jeden szalt, no, come on! Czy wymaga aż tak dużo? Wiem, nie odpowiadajcie, wiem, że tak. A co gorsze, kupowanie szaltów jest dopiero od największego bugna w tej grze. No, nieważne. Jak będę przy okazji przy ognisku z jakiegoś powodu, to się wracam ulepszyć mieć na plus 3. Na plus 4 niestety nie mogę z tego co widzę. Ale to już by było wymaganie ode mnie zbyt wiele. Kolejny Crystal Lizard. Zastanawiam się, czy będę miał jakąś broń w ogóle, która się ulepsza twinklingami i będę chciał z niej rzeczywiście korzystać. To jest takie, że wydaje mi się, że nie, ale może jednak coś mi do głowy przyjdzie. Goddammit. Wiedziałem, że i tak raczej zaraz będę... O Boże, jeszcze jeden. O. Że i tak zaraz będę wracał do tego... Do ogniska, więc sobie dobrze mogę tak zrobić. Goddammit. Tak, trzeba przeżyć, żeby dojść do ogniska. No, wiecie co? Zrobię to po prostu w wersji bardzo bezpiecznej. Czy się dowodzi, czy ja mam dwa szardy do wydania? W sensie jest tu szardy. Nie, to już nie ma w ogóle o czym mówić. Ja zdecydowanie wracam do tego. Do Firelinka. Ogólnie dużo mam teraz rzeczy do zmienia w Firelinku, teraz jak o tym myślę. Poziomu wydawać na razie nie będę. Co zrobię, to wezmę od razu odpalę Bonsharda, żeby o niej nie zapomnieć. Czy ja mam muzykę w ogóle wyłączoną? Nie, no leci. Proszę, nie przejmujcie się tym. Ten darki by wynikał z kołopowania i proszę się nie przejmować. Reinforsujemy to. Jeszcze tak dla upewnienia się tylko, żeby nie wyszło, że robię coś niemądrego. Nie, no zdecydowanie. To chwilowo nie wchodzi w rachubę. Fire Lord Exalt mógłby być rzeczą. Gdybym potrzebował ognistej broni, tylko właśnie... Zawsze mnie boli w tych Fire Infusach, że one nie mają skalowania żadnego. A jednocześnie
Może się wydawać, że wiecie, o, 240 obrażeń bierz. To nie do końca tak działa, bo każde z tych obrażeń jest redukowane przez swój osobny rezyk, tak? Więc może wyjść na to, że będziemy zadawać mniej niż z naszym obecnym. Możemy dać Faron Call. Czy możemy dzięki temu jakiegoś lepszego infusa zanurzyć? Heavy nie, Sharp nie. Sharp prawie i to jest najgłupsze w tym wszystkim. Refined nie, Fire nie, Poison nie i Shriving Stone też nie. Czyli generalnie Row jest w tej chwili chyba naszym najlepszym. Jeden Estus Shard, drugi Estus Shard. Dajemy kolejne popioły, zobaczymy co koleżanka nam sprzedaje. Ma pochodnie, jeżeli dobrze pamiętam, pochodnia pomaga nam znosić z siebie te głupie robaki na wypadek jakbyśmy nimi jeszcze raz obrywali. Więc warto gdzieś tam mieć w pamięci, że tak to ujmę. Dobra, mogę też sobie jakieś dwa poziomy wydać. Dwa Vatument, na razie jeden Vatument, bo widzę, że to mi wystarczy. I jeden nam Vigor. Mogę sobie zatrenować przy okazji Coin Spell, więc o tyle fajnie. Dajmy sobie może Gate Solarowa. Zobaczę, czy on będzie rzeczywiście na tyle szybszy, żeby się opłacało. Dobra, Cleansing Chapel. Tylko teraz mój odwieczny dermat pod tytułem Krendy jest najszybciej tak naprawdę. Znaczy inaczej, jeżeli zapytacie mnie Krendy jest najszybciej, jak rzeczywiście najszybciej, najszybciej, to odpowiedź będzie bardzo prosta. Bo najszybciej będzie w pierwszej tędy. Zresztą nie wiem, czy tej... Nie, to nic nie leżało. To tutaj jest problem tego typu, że idąc tędy, trafiamy na kolegę. Z którym absolutnie nie chce mi się użerać. A to jest już ten skrócik, który sobie wcześniej odblokowaliśmy. Żebyśmy mogli sobie na kolegę wrócić. Ogólnie... Cathedral of the Deep to dla mnie o tyle ciekawe miejsce zawsze było, że zależnie od tego, jak bardzo chcemy je zwiedzać, to da się to zrobić bardzo szybko, albo spędzić tu mnóstwo czasu. Czy on się na mnie rzuci, czy po prostu mnie zignoruje? Zignoruje mnie, wyśmiejcie. Bo teoretycznie jest tutaj w miarę prosta droga, która by prowadziła nas dalej bezpośrednio. Ale jednocześnie jest całe mnóstwo rzeczy, które można gdzieś tam. A tutaj sobie trochę z boku pójdę, a tu sobie gdzieś tam z boku pójdę. Goddammit, nie trafiłem. Dobra, wiesz co? Nie. Okej, nieważne. Jest ich tu więcej niż myślałem! Zapomniałem o tym. Au. Dobra, on niech się ode mnie odczepi. Zwłaszcza, że nie mogę się stosować. Kurde, on jeszcze mi trafił. No, najgorsze jest to, że oni mają te swoje dziwne, śmieszne pseudo flaszki, nie flaszki, czy co to jest, które sprawiają, że nie możemy używać się stosu tutaj czas. Ej, ten Great Solaro szybko się rzuca. Więc to jest chyba ta różnica, że Great to po prostu silniejsza wersja, a Heavy to, że się wolniej rzuca. To chyba po prostu o to tutaj z tych te chodzi. Nie powiem, ma to sens. Ma to więcej sensu i chciałbym przyznać, że ma. Czy mogę go dziabnąć z tej strony? Zawsze mi się wydaje, że tak. Jest. To nie ma faktu, że nie mam zamiaru tutaj dalej schodzić. Aż kolci spróbować. Tutaj przy okazji granie magii będzie miało jedną naprawdę dużą zaletę. Mam nadzieję, że już widzicie jaką. Bo tych gnojków poukrywanych na wszelkiego rodzaju dachach, nie dachach, sufitach, nie sufitach i wszystkim jest po prostu od zajebania. O, i na hita padają, Jezu. Tak samo tutaj jest, nie, że pewnie, że przynajmniej jeden gdzieś siedzi. Okej, najwyraźniej tym razem.
A, bo on już fight zdążył. Okej, okay. To wszystko wyjaśnia. Nie jestem zachowany. Nice. Nie wiem, czy oni tutaj nie wyskakują stąd. Jep. Lecz na dół. Jak on się na tym utrzymał? On powinien spać taki tamten. Coś tu jeszcze było? Jeżeli było, to dobrze powiedziane. Było, czas przeszły. Dobra, czy ktoś tu jeszcze jest? Lo. A ty kurwa jebana. Lokon mi podpowiada, że niby nie, ale jednocześnie spodziewam się, że tutaj jakiś znajek siedzi. No najwyraźniej nie tym razem. Dobra, cokolwiek by się nie działo, biegnę teraz zająć się tymi kusznikami. Dobra, i teraz dopiero mogę się zajmować całą resztą. Ach, to są oni. Epipod. Stąd przychodziłem, to na pewno. To nie widzę, żeby coś było na górze. Ogólnie moim zdaniem warto jest sobie tutaj wyrobić taki nawyk, że patrzymy, co jest gdzieś tam na górze, bo bardzo łatwo dzięki temu uniknąć wielu różnych zasadzek. A myślałem, że to jest ten, kto się wysadza. Nie tu, razu ewidentnie. Pamiętacie, co mówiłem? Tylko, że to chyba nie jest jedyny, jeżeli dobrze pamiętam. Jop. Tylko nie myślałem, panie, w tę stronę. Chyba już nie będzie jak tako. Tylko jednocześnie chciałbym tą głupią sukwę na dystans wziąć. Nie wiem, czy greaty te nie będą lepsze. Znaczy hebiki, bo jedne i drugie są. Boże, zasięg tego jebanego Lokona. Może Elden Ring mnie za bardzo rozpieścił pod tym względem, ale boli. O. Nope. Ach. Czy było warto? Absolutnie nie. Undead Hunter Charmy na PvE są praktycznie bezużyteczne, bo to jest właśnie to, co nam wyłącza estusy. Co biorąc pod uwagę, jak niewielu przeciwników w tej grze się stosuje, to no można się domyśleć, jak bardzo jest użyteczne. Już skończyłeś? I się czasami my też możemy. Skąd ty się tu wziąłeś? I ty! Fuck! Dobra, chodź tu. Ty też. To chyba wszyscy. Nie będzie wyłączanym jestusów. Nie tym razem. To chyba się wchodzi głównie po to, żeby mu zobaczyć, że tutaj były cale i można je stąd zjąć tak naprawdę. Bo poza tym nic nie ma. Tu natomiast mamy duet przyjaciół. Kłotom kłot przyjaciół. No chodź. Nie aż jej, żeby podejść. On ma jej, żeby podejść.
Tutaj to nie miał jaj, żeby podejść. Miał jaj, żeby doskoczyć, ale to jest niesprawiedliwe i nie fair. Byłem przekonany, że on z góry schodzi, szczerze mówiąc. Chyba, że już to... O Boże. Bleed. Ale mnie zbliduje zaraz Holifak. To było niebezpiecznie bliskie, jak na moje standardy. Cieszę się, że nic koniec końców z tego nie wyszło. Tu nic nie było. Teraz już pozostaje na wejście do samego budynku katedry, prawie że. Na szczęście to, że oni się podpalą, nie oznacza, że natychmiast wybuchną, bo to byłoby bardzo nieprzyjemne. Dobra, i teraz tak. Tutaj jest kolega toporacy, tyle pamiętam. A ty skąd? Oj nie, czy też nie wysadzają, więc pozwolę sobie. Po prostu tego nie dopuścić, to jest zawsze najbezpieczniejsza metoda. No i dobra, katedra. A glutami się nie zajmuje, bo są zbyt wytrzymałe i efektywnie nic tam nie robią. To jest jakiś dual chant tylko. Potężni piromanci, którzy przeżywają na jakichś 2 HP, co mnie zawsze będzie irytować. Ile razy byś to nie działo, to będzie irytować tak samo mocno. Dobra, i tutaj, jeżeli dobrze pamiętam, jest nasz pierwszy właściwy skrót już do budynku katedry. Bo jak tu wyjdziemy, to to będą jedne z tych bocznych drzwi. No bo tak naprawdę w samym budynku katedry wydaje mi się, że jest tylko jedno ognisko. I w dodatku w tak odludnym miejscu, że większość graczy może je pominąć za pierwszym razem. A tak to wszystko co jest, to są właśnie skróty, które prowadzą do tego, powiedzmy, huba, który znajduje się w tym budynku przed katedrą jeszcze. Tutaj na dole nie ma nic w takiej drugiej windy, jak była chociażby przed Lord of Sacrifice. Zresztą ogólnie powiedziałbym, że tamta to jest wyjątek od reguły, aniżeli reguła. I wydaje mi się, że jest naprawdę mało takich win, gdzie może mieć też takie miejsce. Leżeć. Lubię czasami spadać niektórych przeciwników. To jest takie dziwnie satysfakcjonujące, że przeciwnik, który zazwyczaj wiele problemów składać tak ładnie po jednym konkretnym spadowaniu. No wiadomo, nie wszystkie ataki się da parować, tak? Praktycznie jeżeli się bijemy z jakąkolwiek bestią, to możemy za... Fine! Nie będę ci dalej bił. Tutaj, jeżeli byłbym bardzo zdesperowany... To mógłbym się zająć tym olbrzymem z tego poziomu, na którym obecnie się znajduję? O, w taki sposób? Tylko wymaga to strasznego upierdlistwa. Z czym nie do końca chce mi się użyć tak naprawdę. No chyba, że... Znaczy inaczej, stąd to jeszcze jak cię mogę, ale z tamtej pozycji to jest strasznie upierdliwe. Tylko
Tutaj jednocześnie trzeba pamiętać, że jesteśmy narażeni na jego ataki. Z drugiej strony, jeżeli chcemy z nim walczyć, to wydaje mi się, że to miejsce jest i tak lepsze niż walka z nim taka właściwa. Au. Estus. Kurwa. Estus. Będzie mi potrzebne? Bo tak, żeby nie było wątpliwości, on po prostu w głowę dostaje więcej obrażeń, tak? Bo w ręce też go możemy bić. I jeżeli nie gramy magiem albo jakimś silnym łucznikiem, co naprawdę nie wiem, kto musiałby sobie robić taką krzywdę, to zazwyczaj bicie go po rękach jest sposobem na rzeczywiście pobicie go z góry. Tylko bicie go po rękach zadaje mu zauważalnie mniej niż bicie go w głowę. Jeżeli tu podejdziemy, to koledzy z góry mogą do nas spaść. Więc zaczekam, aż to zrobią. Nie wiem, czy ten drugi też. Ale tego drugiego też po prostu wezmę strzelę. Dobra, teraz co tu było? Tu na dół, jak się schodziło, to był mimik bodaj. Jop, mimik. Lock. Ups. Nie wiem, jakoś dużo bardziej komfortowo się czuję, bijąc się z mimikami w trójce niż w jedynce. Mam wrażenie, że jakoś płynnie jest unikać ich ataków. Boski tam pisany Braillem z głębi. To na dół się schodziło dalej, jeżeli dobrze pamiętam, więc na razie tam nie idę. A tu natomiast są jebane tale. Wszędzie. I tak mam na myśli wszędzie. A już się złożył pięknie. Chcesz mi się na niego zlokować? Tak. Jezu! Gro, czemu mi to robisz? I tu jest jeszcze trzeci na suficie. Stąd teoretycznie nie ma jako takiego bezpośredniego przejścia dalej. Możemy tylko skoczyć po Sick Guidance i tam jeszcze na górę. Dokładnie rzecz ujmując, to drabinką. O tutaj. I na górze biega nasza przyjaciółka piromantka niestety. Więc jeżeli źle trafimy, to akurat idealnie jak wyjdziemy, to nas jebnie czymś. Na szczęście udało mi się trafić nieco lepiej. Au. Zapomniałem, że mam dwa takie jak robi. A? Nie ma staminy. Dlatego przynajmniej jeden z tych ataków nie powinien trafić. Au. Nie mogłem zolować tego? Interesujące. To co, Dark Souls 1? Najbardziej mnie smuci, że w trójce zrobiliśmy takie postępy, a tutaj siedzę w tym jednym jebanym miejscu cały czas. To tak smutno i przykro wygląda, Jezu. Boga, mówiliście, że mógłbym teoretycznie smokowi ogon ostrzeić, tylko problem główny mój polega na tym, że chyba nie mam tyle strzał nawet, no mam 16 bełtów. A 16 bełtów raczej nie wystarczy, żeby smokowi ogon strzelić. Oczywiście mogę je teoretycznie kupić. Zdaję sobie sprawę. Nie chcesz może spaść tam na dół? Dziękuję. Fajna rzecz w ogóle z tymi dzwonami, że one dzwonią za każdym razem, jak jakiś gracz
ten. Jak jakiś gracz zadzwoni, a nie, że tylko jak my w niej zadzwonimy. Pamiętam, że po premierze remastera bardzo często tutaj dzwoniły te dzwony. Dobra, tym razem może Baldur's Swag Knight mnie nie zesłaguje. Mam taką szczerą nadzieję. Undead Parish. Tym razem już naszego kolegi świniaka nie ma. Jezu. Backstop! Jak walczyć z przeciwnikami Dark Souls 1? Krew pierwszy, backstop. Au. Krok drugi, nie umie walczyć więcej niż jeden na jeden. Za każdym jebanym razem. O, Ornstein i Smoke to tacy fajni bossowie, o, najlepszy gang historii, o. Kurde, chciałbym założyć coś, co zdaje trochę więcej obrażeń niż ten Longsword, ale jednocześnie nawet ten głupi swej handel nie zadaje aż tyle, to jest najgorsze w tym wszystkim. Plus nie w sensie, że najlepszy gang, czy plus nie, że tak hejce? A, że ty chodzisz, okej. Okay. Nie wiem, z nim z 15-20 jest osób. Ja nie mogę powiedzieć tego samego, bo... Boże, myślałem, że ktoś na mną biegnie. Bo w miarę się z nimi nauczyłem ogarniać, ale... To wciąż nie zmienia faktu, że nie znoszę tej walki. Zresztą ogólnie większość ganków jest dla mnie bardzo nielubiana. Nie wiem, nie lubię walczyć w sousach więcej niż mano a mano. Tak generalnie rzecz ujmując. Ulala. Oj. Oj. Wstawaj. Opie. Mam dziwne wrażenie, że to nie powinno trafić. A z tym, czy są przyjemniejsi, też bym polemizował. O, Bed of Chaos. Ogólnie bym powiedział, że większość tych endgame'owych bossów nie należy do najprzyjemniejszych. Jakby do Sisa nie mam nic na szacunku. Do niej to nie ma absolutnie nic poza poistankowaniem. Nie potrafię walczyć z niej to inaczej niż w pełnym Havelu. Nie potrafię, dosłownie. Idę tam w pełnym Havelu, zakładam najmocniejszą broń, facetankuję go i liczę, że go zabiję, zanim on mnie zabije. To jest cała moja strategia na Nito. Kropka. Może tym razem zbachtabuję. Tak ich Pan Bóg przekazał. Yes. Au, udało mi się. Może daj mi miecz. Nie szedł. No i lepszy szedł niż nic, I guess. Z czego wydaje mi się, że to jeszcze przynajmniej jeden Baldur Knight będzie, tak czy siak. Wiedziałem. Nie powiedziałbym, że to jedyny problem, zwłaszcza, że przypominam, że mowa tu o sobie, która nie znosi ganków. A tam jednak ilość szkieletów jest bardzo znacząca.
Nie wpadujesz mnie. Odmawiam. Nie dasz też mi tarczy. Znaczy tarczy miesza. Ach. Tu nic nie było. Najbardziej mi by w tej chwili chyba zależało na tym, żeby skrót odblokować. Mimo wszystko. Całą resztą mogę zająć się później, ale skrót ma pierwszeństwo. Różne piwnice. Op. Teraz ja nie gram halabardami. O, Black Knight Halbert, o, bardzo zbalansowana broń, o. Nie, no śmieję się, żeby nie było. Dobra, skoro to już mam blokowane. Ej, z Chrisem to się odblokowywało. To jest bardzo dobre pytanie. Za długo nie grałem w jedynkę zdecydowanie. Wiem, że to gdzieś się odblokowywało, ale gdzie to w tej chwili głowy nie dam. Bo ewidentnie nie była to ta wajcha. Jest jakiś powód, jakby ktoś mógłby chcieć to zamknąć sobie z powrotem. Tak się zastanawiam. A to pochala balabarda. A tu jest dwóch Balder Knightów. Ale go sparuje. Ale będzie padowany. Chłop. Żartowałem. Jakbym miał półklasz, to może bym go próbował padować. A tak to po prostu go pobije. Przysięgam backstabowanie odpowiedzią na każdy problem w Dark Soulsach 1. No, może nie na każdy, ale na niej przyzwoicie dużo. To było więcej tych Balder Knightów chyba. No, nawet słyszę, że ich nie. No właśnie, chciałem powiedzieć, że albo ktoś mnie goni, albo ktoś do mnie strzela, jedna z wega. O, on się szybko rekoweruje po swojej animacji. Ale sparowałem. Ale mi to parę wyszło. Jezu, przestań skakiwać, chłopie. On się zbierał do parowania. On chciał mnie sparować. Ups. Oni mogą mieczem parować?! Tak. Fine. Fine. Nie ma zabawy. Zabawa niedozwolona. Koniec absolutnie jakiejkolwiek zabawy z Balder Knightami. Sparuj to dziwko. Chcesz może wejść, żeby ta Wajza z magią do mnie strzelała? Dużo miejsca mi zżera. I co gorsze, nie mogę go zblokować. Chyba najgorsze, co może być w tej grze. A mówią, że to Dark Souls 2 jest od biegania w kółko wokół przeciwników.
On się chyba nie odnawiał, jeżeli dobrze kojarzę. A, odłamek tytanitu. Tam nie wiem, czy nie, że dusza fajerki. Au. Jop, dusza fajerki. Jak cię mogę? Jak już tu jestem, to idę do Andrzeja. Andrzeju, potrzebuję twojego ogniska i to czym prędzej, tym lepiej. Przy okazji zastanawiam się, czy go po prostu nie wziąć, nie rozpalić. Bo 10 estosów nie jest rzeczą, którą będę grać w najbliższym czasie. Rozpalenie ogniska zazwyczaj będzie mnie kosztowało 2 humanity, bo jeden na tego. Jeden na odnowienie sobie człowieczeństwa po śmierci, a drugie na rzeczywiste rozpalenie. I dzięki temu mamy 10 estosów. Andrzej za story. Czy masz jakieś fajne bronie? Longsword, Broadsword, Bastardsword. Bastardsword to był Greatsword, prawda? Tak. Trochę kolci wzięcie tego Bastardsworda. Choćby po to, żeby zobaczyć, jak się z nim będzie grało. Battleaxe, Sword Pick. Boganie, co ja mam? Ja mam... Chcę zobaczyć jedną rzecz w sumie. Mam teoretycznie te halabardy. Ono wymaga 16, 12, ma 24, 13. Jakie ono ma moveset? To mnie najbardziej ciekawi. Czy można jej... Chyba nie można jej używać z seterczy. Okej. Okay. Halabarda napadę ma... Taki dziwny zwykły atak? Przetestuję ją na tym, co tutaj na dole jest. Będzie zabawnie. Właśnie to nie powinien testować, jak mamy ten. Jak mam duszę. Hapeków nie zaszkodzi. No i dobra, zobaczmy. No i ta halabarda jest ok. Nie mówię nawet, że silna, tylko ok. Dobra. Ten roll był kompletnie niepotrzebny. 32 obrażeń w Titanite Demona. Au. Mam dziwne wrażenie, że jakaś połowa tego by mnie w przeciętnej grze trafiała. Czy ja mogę się nie dało go nauciąć? Bo coś mi tak świta. Au. Jeżeli się dało, to wymagało to więcej uderzeń niż tyle, ile wykonałem. To na pewno, o Boże. Więcej też niż te kryteria wykonałem. Au. Zapominam, że część ataków w DS1 powiedzmy ignoruje tarczę. W sensie, że nie dość, że ją przebija, to jeszcze zadaje nam obrażenia przez to, co w innych częściach raczej nie ma miejsca. Jezu, te dole! Ogon? To nie wygląda jak wzięty ogon.
Może wiesz, że po prostu źle pamiętam i nie da mu się go uciąć. Albo go nie trafię po prostu w ogon, co też jest opcją. Bo na pewno nie są to czyste ciosy w ogon. Teraz było parę takich w miarę czystych. Co? To było bardzo ciekawe. Kradagon, czy to ty? Nie no, jak próbuję, tak ten ogon mu się nie ucina. Więc chyba rzeczywiście się nie da. Przynajmniej nie wygląda póki co. A mniej wciąż bicie ogona nie jest złą strategią. Biorąc pod uwagę, że jesteśmy w tym położeniu akurat w miarę bezpieczni przez sporą część jego ataków. Jest? Przy okazji dostajemy demoniczny tytanit. Może spróbuję pogryźć halabardą. Tylko zawsze mam taki problem, jak mam jakąś, powiedzmy, podstawową broń typu właśnie halabarda, że człowiek zaczyna się zastanawiać, a co jeżeli dostanę jakąś lepszą i potem będę żałował, że ją ulepszyłem? Gdzieś w głowie chodzi taka myśl, jest strasznie irytująca. Spróbuję, pamiętaj. Zaszkodzić mi nie zaszkodzi. Raczej. Powinienem ją ulepszyć na plus 4 z tego co widzę. Bo mam jeszcze do kupienia przynajmniej jeden ten. Przynajmniej jeden shard. Kup sharda. Ile kosztuje zainforsowanie halabardy? Wystarczająco. Ja teraz potrzebuję 3. Zobaczymy ile będę zdawał tak ulepszoną halabardą. I w ogóle jaki ona ma mówce taki dwuręcznie dzierżona, bo do tej pory sprawdzałem jednoręcznie tylko. Coś takiego, a dwuręczne L2? Czyli bardzo podobny ma moveset generalnie. I czułem szczerze mówiąc trochę, że halabarda będzie miała bardziej poziomy moveset w jednej ręce. Znaczy w tych lekkich atakach. One shotuje w sensie plunging ataku, czy po prostu podchodzą do niego i dziabiąc go, bo to są dwie różne rzeczy, tak żeby nie było. Z wyskoku. A to i tak taki nie jest, jak na to, że ten gipus. Plus mowa o zwykłej halabardzie, czy tej Black Knightowej, czy jeszcze jakiej? No i od razu też im zauważalnie więcej zdaje. Tak żałuję, że to nie włócznia. Bo wiem, że włócznie, przynajmniej w części gier, mogą atakować się z zatarczy. Chociaż też nie wiem, na ile to nie jest domena stricte tych większych tarcz, powiedzmy, czy jakichś, na przykład, nie wiem, Great Shieldów. Tutaj był skrócik do Firelinka, dobrze kojarzę? Wiem, że miałem jakoś niedawno takie przejście, gdzie kompletnie zapomniałem o tym skrócie. Tak kompletnie w 100%. I potem narzekałem, że nie mam jak przejść. Z powrotem. A teraz co na pewno chcę zrobić, to... skoczyć do Firekeeperki, żeby duszę sobie jej oddać. Właśnie też nigdy do końca nie ogarnię, gdzie jest skalowanie. Wzmacnianie broni w DS1, bo ono w porównaniu do dalszych części jest jakieś takie bardziej skomplikowane. Nie mówię, że złe, dziwne, po prostu bardziej jest skomplikowane niż w późniejszych.
Bo jest tak, że do pewnego momentu można ulepszać się normalnie, potem trzeba jakieś upgrade'y komuś dawać, potem jeszcze inne upgrade'y, potem można je modyfikować w jakieś inne typy, coś ten deseń. I nigdy tego na tyle dobrze nie ogarnąłem, powiem szczerze. Mogę jedna rzecz mieć, hej, bo jak tutaj zjeżdżałem, to... Nie to, ale gdzieś coś jeszcze było. Przynajmniej miałem takie wrażenie, że po drodze coś miałem, gdzie można było wypaść tak jakby. I też chyba to działa tak, że bronie bossowe się robią z jakichś konkretnych typów broni, tylko że ulepszonych na plus ileś tam. No i to są wreszcie obrażenia, a nie jakieś malne 30. Dobra, tutaj jest kolega, który buffuje. Ja nie jest też cała horda nieumarłych, skoro wolę się nie użerać, jeżeli... Au. Nie użerać na pewno, powiedzmy, ze wszystkimi naraz. Powiedział. Dobra, au. Właśnie tak myślałem, że on będzie strzelał. A? Jeszcze dwóch przynajmniej. Czy ja mogę tak zrobić? Nie. Tak myślałem, że nie będę mógł. Dobra, to chyba wszyscy będą. I teraz już tylko do niego podbiec. Nie, to jest naprawdę przyjemne, jeżeli chodzi o różnicę w obrażenie. I nie wiem, na ile to wynika z tego, że po prostu ten podstawowy miecz jest taki chujowy. Halo? Ja to słyszę. Od kiedy ja miałem Invadera? Halo? Monka Giga? Ja się boję. Ta gra jest nawiedzona. Kolega wie, ma nawiedzoną grę. Kim Biffle to Oxide tak naprawdę dla śmieszków sobie wbił i mnie teraz inwajdował. Właśnie. Czy bym mucha, bo miał czym? A to też nie wiem. Powiedzcie mi jedną rzecz, proszę. Czy jest powód, żeby go nie zabijać? Tak. Nope. Rabini się wypowiedzieli. Będę sobie wmawiał, że mam przewagę zasięgu, przez co mogę go bić. Czy to nie jest tak, że u strażniczki właśnie on miał kolegów, przez których było trudniej jeszcze? On mi dużo zdaje. Ja nie mogłem się izolować. Dosłownie nie mogłem się izolować. Jezu. Hejcę. Hejcę wręcz. Na czym to my tutaj skończyliśmy? A, wiem, na czym skończyliśmy w Dark Souls 2.
Nie wiem, czy pamiętacie, na czym skończyliśmy Dark Souls 2. Bo ja niestety pamiętam. Pam, pam, param, pam, parararam, pam, para, pa, pa. Kundle. On nie chce. To było bardzo ciekawe. No dawaj, kolego. No, kolego. Halo? Halo? O nie. Kurwa. W sumie tak sobie myślę, że jeżeli ludzie miał go inwajdować, czy niebezpieczniej by było, żebym siadał przy ogniskach, jak przełączam się między grami. Nice. Nie będę ryzykował odkowania go więcej niż raz, to na pewno. Nie z tego położenia. Najgorsze jest to, że teraz powrót do tych skurwysynów będzie strasznie ciężki. Wow! Oni sami siebie sabotują. Znaczy, powiem tak. Teoretycznie mógłbym tam przebiec, ale jednocześnie pamiętam, jak któregoś razu na którymś streamie próbowałem przebiec do bossa i jak dobrze to się kończyło. Więc chyba się powstrzymam od takich mądrych pomysłów. Dla tych, którzy może nie byli albo nie pamiętają, Dark Souls 2 nie mają nieśmiertelności na otwieraniu drzwi, przechodzeniu przez Fog Gate, etc. Więc jeżeli coś nas akurat wtedy dorwie, to chyba jesteśmy w dupie. Tu cię mam, tu cię mam. Znaczy pamiętam, że wielokrotnie jak próbowałem do tego, do Chariota przebiec, to bardzo intensywnie byłem z tego wybijany. Boże, więcej was matka nie miała. Czy damy radę? Nie. Myślałem, że może go zbackstabuję. Jezu, ale ta wytrzymałość jest tak męcząca. Już mam połowę na tym mieczu. A jednocześnie nie mogę mieć bezpiecznie dwóch wyposażonych, bo... Jeżeli będę miał dwa wyposażone, to będę ponad equip load raczej? Nie, nie będę. Ciekawe. Felicja, odważna. Przywoływani ludzi? What am I? Ej, casual? Tak, wiem, że pewnie odpowiedzią jest tak, ale... Chyba jeszcze raz. Trochę stamina boli, nie ukrywam. Albo raczej brak. Aaaa, shit! Najgorsze, co może być. Bo jeżeli bym tam spadł, to pozostali by spadli razem ze mną. Więc nie mogę spać za nim, tylko muszę czekać, aż on tu wróci.
Mam wrażenie, że częściej powinienem nulować przed atakami niż je blokować tarczą. Zwłaszcza w tej walce konkretnie. Oj, tutaj sam spadnę teraz. Dobra, spokojnie. Nie ma pośpiechu. Jakim nie żyje. Tylko teraz problem jest tego typu, że oni obaj będą do mnie próbować podejść. Więc o ile przez chwilę możemy się z jednym pobić w tym miejscu, bo on zaraz do niej skoczy. O to zaraz będziemy musieli tak spaść z powrotem na dół. A spadają dużo szybciej niż wskakują na górę. Do tego oni wskakując wykonują atak, który jest też dość silny, więc to trzeba mieć na uwadze. O, no właśnie. Teraz już radzę po prostu sobie grzecznie kulturalnie aduspać. Wurknestus, a Pokémon w sekundę. No i teraz to się zamienia tak naprawdę w typowy gang, gdzie musimy mieć na uwadze, że walczymy dwoma przeciwnikami na raz. I w dodatku co gorsze, oni mają zasięgowe ataki, na które trzeba zwracać uwagę. Więc sytuacji dodatkowo na ich będzie relatywnie niewiele, zwłaszcza, że obaj mają tarcze. I nie zawahają się ich użyć. Jakby udało mi się Alessię zbić, to byłoby idealnie. Ale to domyślam się, że nie będzie aż takie proste i oczywiste. Skok. Dobra, miałem staminę na szczęście. Też jest problem tego typu, że przez to, że oni wyglądają identycznie do siebie, to nawet jeżeli bijemy któregoś konkretnie i chcemy zbić któregoś konkretnie, to często jest tak, że po prostu musimy się na chwilę przełączyć z lokiem. O-o. Dobra, żyjemy. I nie jesteśmy pewni, który będzie który. Teraz na przykład jestem na Risie bodaj, ale nie mam pewności. Ojej, au. A mnie jeszcze trafiło. Pożałuję. Trochę tak. Jeżeli ktoś zapyta, dlaczego korzystam z Life Jamów, a nie ze stusów, to kwestia szybkości używania. Life Jamy używają się zauważalnie szybciej niż stusy. Dobra, tutaj nie będę miał okazji raczej pobić Alessii, ani chwili. A? Tutaj powinienem zdążyć wcisnąć coś, ale niedużo, niestety. Co robi drugi? No, spokojnie. A, kurde. Nie dalej, spokojnie. Spokojnie, nie gridzić. Nie robić nic niemądrego. Teraz jakby Alessia mnie zaatakowała, to byłoby świetnie, ale nie jest świetnie. A tak to wykonują dokładnie ten sam atak, przez co nie będę miał timingu za bardzo, żeby wcisnąć cokolwiek. Teraz powinienem móc ją dobić. Nice. A bicie się na jeden z sentinelami to już jest raczej mniejszy problem niż większy. Zwłaszcza kiedy mamy tarczę 100% bloku fizycznego. Bo trzymanie się blisko nich i circle strafing jest bardzo oczywistą strategią. W porównaniu tego trzymania się na dystans i... Oni na dystans wykonują sporo więcej ataków też, chociażby te ze skoku, które są znacznie groźniejsze niż te ich wymachy. Easy. Nigdy nie grałem w niełatwą grę. Dobra, teraz czas na standardowy problem. Mianowicie pokój z moimi sentinelami jest pełen. Podkreślam, pełen ukrytych ścian. I trzeba zawsze sobie przypomnieć, gdzie dokładnie które są. Zwłaszcza, że DS2 ma kilka różnych sposobów otwierania ukrytych ścian, albo przez wciskanie A, albo przez atakowanie ich, albo przez daszowanie w nie.
sięgam, jeżeli tutaj jest ukryta ściana. Nie, no nie może być chyba. Tu nie ma. Tu nie ma. Tu jest. To chyba była bezpieczna skrzynka. Tak. Target Shield. Mamy już coś, co jest efektywnie Target Shieldem, chociaż nie pamiętam, czy Target Shield nie ma nawet więcej klatek nieśmiertelności, znaczy nieśmiertelności, klatek parowania niż zwykły puklerz. Ale tutaj to już głowy na pewno sobie za to uciąć nie dam. Kolejna. Jest tu drabinka, to raz. To ja takim po silence. Prawda, zaatakowałem i jest cisza. Jest za to drabinka prowadząca na górę, ale nie wiem, czy chcę. Aż nie, jak wejdę na górę, to. Chyba tutaj się po prostu wchodzi tylko po to, żeby zgarnąć item, który jest na górze. Aż. Ściany po bokach są puste, tam może być. Jop. I teraz wyciągnie tutaj tylko. Wydaje mi się, że da się ten skok zrobić. Jop. Dobrze pamiętałem. Tutaj dashing to. A, bo wiem co tam jest. Wiem doskonale co tam jest. I szczerze mówiąc, nawet nie jestem w 100% pewien, czy to był bait, czy nie. Ostatnio przeciwnikami nie zauważy, bo oni mają bardzo nieprzyjemną tendencję do wybuchania. Z czego ci akurat wybuchają, powiedzmy, bez umierania, co jest nieprzyjemne. Chyba to jest Rogue Water. Teraz nie pamiętam w tej chwili, że head enemy head. Szczerze mówiąc, to jest ta część, której bardzo łatwo jest ci trochę pogubić, jeżeli chodzi o to, gdzie trzeba iść. A, bo tu wracamy po prostu na ten, na dół. I się zastanawiam, czy jeszcze któraś ze ścian została przeze mnie pominięta. Mam ochotę powiedzieć, że nie, ale jednocześnie mam wrażenie, że jeszcze o czymś zapominam. To jest strasznie irytujące. Bo po prostu tutaj tych ścian jest tak idiotycznie dużo. Że po prostu strasznie łatwo jest jedną jakąś głupią ścianę pominąć. A dobra, wracajmy na górę wtedy. Co i dashing to? Czy ja stamtąd właśnie przeskoczyłem? Bo jeżeli tak, to będzie mi bardzo kurwa przykro. Przykro na zasadzie, czemu ja tego nie zgarnąłem. Tak, ja stąd przeskoczyłem. A już widzę, czemu tego nie zgarnąłem. O, łatwo. Nie było warto. Ulala. No jak tak będę skakał, to na pewno nie wyrzucę sobie niczego dobrego. Teraz najgorsze jest to, że jak tutaj jest ta rada, że tutaj dashing throw, to nie jestem pewien, czy to była dobra rada, czy to była troll rada. Bo kwestia jest tego typu. Że tutaj są wysadzający się koledzy. I powiem szczerze, nie pamiętam tak z głowy. Czy jeżeli byśmy przybiegli przez to na Hama po prostu, to czy moglibyśmy to przeżyć, czy nie, tak powiem. Ważne pytanie, czy ja mam tego, Lockstone'a? Niestety mam. Zanim ktokolwiek zakwestionuje moje użycie słowa niestety, jego posiadanie częściowo mentalnie
zmusza mnie do tego, żeby pójść w jedno miejsce. Sixy Clast. A i spójrzcie, możemy używać Danglake'a. Wyśmienicie. Czy chce inwestować chapaki? Jasne. I z tego co pamiętam, Danglake ulepsza się z Twinklingów. Więc powinniśmy móc go w miarę sensownie ulepszać. Spada, mamy tylko jeden, ale i tak będzie on w miarę silny teraz. Danglake, miecz 79% tego. Equip loadu, to jest najgorsze chyba. Więc musimy trochę zmienić nasz ubiór. No dobra, co oznacza, że idę popełnić ceremonialne w Sudoku teraz i wracać do DS3. Sami zaczekajcie. Najpierw tylko to zrobię. Nie uwierzycie, co tu jest. Nigdy wcześniej nie widziany przeciwnik. Spójrzcie, jakie ładne obrażenia przy okazji wchodzą. Co się stało? Czy taki Daxosowy dwa Accessible Knight? Nie do końca. Kolego, co się z tobą dzieje? Skąd to zwątpienie? Dzigy. Ledwo, ale uniknięte. Nie ma staminy. Więc nie gryzę, aczkolwiek to będzie ostatni cios, więc... W ogóle przypomnijcie mi, serwery Dark Souls 2 są włączone, prawda? Prawda? Gdzie się wyłączało online? Chcę natychmiast wyłączyć online? To nie jest negocjowalne. Belfry Luna to taka wspaniała i przyjemna lokacja, w której będę się świetnie bawił. Aczkolwiek przy pierwszym inwejdzie wracamy do DS3. Generalnie dzwonnicy mają to do siebie, że... Jest to miejsce, w którym przebywa PvP Covenant generalnie jako tako. Więc jeżeli tu jesteśmy, to jest bardzo duża szansa, że ktoś stwierdzi, że on chce też tu być razem z nami. Przynajmniej w czasach, kiedy ludzie grają w DS2. Co miejmy nadzieję, że może teraz nie ma miejsca. Czy ja go mogę stąd trafić? Nie. Goddammit. Przy okazji fajne obrażenia. Bardzo lubię. Jebane gnomy. Tu jest jeszcze drugi kolega, którym chce się zająć, zanim pójdę dalej. No chodź. A?
To jest ta przyjemniejsza część. Ta mniej przyjemna część jest na górze. Bo tych małych skurwieli jest tutaj dużo więcej. A nie, na staminy, by the way. I zaraz też mi od tyłu zejdzie. Mówiłem! Niestety tych małych gnojków tych pada jest. To mnie! Trafiło? Najwyraźniej. Został jeszcze jeden. Aż nie jestem pewien, czy muszę go ruszać w ogóle. Zaraz się przekonamy. Na razie chcę tylko zadzyndać. A to skrzynka jest. A do skrzynki on pewnie będzie chciał podejść, co? Nie, najwyraźniej daj mi spokój. Dzięki, kurwa, Bogu. W każdym razie zadzwonienie w dzwon sprawia, że tutaj szablama się otwiera. A ja mam ochotę popełnić ceremonialne sudoku. Na samą myśl o tym. Co mnie tu kurwa czeka? Gargulce! Ha, ha, ha! Kurwa. Nienawidzę ich, kurwa. Głównie dlatego, że jest ich miliard. Bo widzicie, przyjazna graczowi wersja Dark Soulsów dałaby jakieś dwa gargulce. Tutaj już mamy trzy. A będzie tylko kurwa lepiej. Kiedy czwarty? Au. Kwestionuję, że to mnie trafiło, by the way. O mój Boże, ja tu nie mogę się ruszyć. Generalnie nie lubię walczyć z dwoma gargulcami. Jak walczę z trzema gargulcami, to coś we mnie w środeczku kurwa umiera. Dlatego chcę się pozbyć przynajmniej jednego. I teraz mamy z powrotem dwa. Jak widać, całkowitego paska HP im nie zjem jakoś wybitnie dużo, co jest dość problematyczne. Bo generalnie to, ile gulsów jest naraz, zależne jest tylko i wyłącznie od tego, ile HP zjęliśmy. Całemu bossowi. Więc czysto teoretycznie najlepiej jest skupiać się na jednym. Tylko, że te gargulce niestety mają trochę dużo IQ, więc raczej... Jeżeli jest okazja, żeby bić jednego, to pozostałe gargulce o tym wiedzą i będą nas w tym czasie atakować. A jeszcze jak na złość, ten, który ma najmniej HP, często lubi się trzymać nie tam, gdzie byśmy chcieli, żeby był. Jak widać na załączonym. Dobra, pół HP. Czy jeszcze pewnie w sumie 4 gargulce. Au. Odpalił się kolejny. Powinienem być w stanie go dobić teraz. A? Czy jeszcze? Jeszcze trzy, czy jeszcze cztery? Wiem, że jeszcze za dużo. To jedyne, co mogę wam powiedzieć z całą pewnością.
Au. Au. Tego czekam aż pewnego dnia, ale nie zrzucał stąd. A może to już tylko te dwa? Ej, to w sumie mogło być już tylko te dwa. Ale tak patrzę na ich hapeki. Dobra, ten się je ogniem. I to w taki sposób, że nie ma zła. Dobra, to jest dobry moment, żeby podbiec. Ale tu udało mi się oba ta... O, co to za pielon? Obiec go. Tak, kurde. Liczyłem, że może się uda. Ale ten panie patrz. Nice. On się o nie ogniem, jest też już jest prawie, że martwy. Jezu, dzięki Bogu. Nienawidzę tego bossa, tak jak można nienawidzić bossów. Dostaliśmy ich duszę. 30 parę tysięcy dusz. Dusza dumnego rycerza. Jezu, nie spodziewałem się, że je zabiję za pierwszym razem, powiem szczerze. Znaczy inna sprawa, że zużyłem na to i sporo zasobów, ale i tak się nie spodziewałem. Dobra, co tutaj jest? Southern Ritual Band. On działał na spele, z tego co pamiętam. Tak, pozwala zatrenować dodatkowe spele, co biorąc pod uwagę, że nie jesteśmy magiem, może nas kompletnie nie interesować. Wiem doskonale, że to co obecnie robię jest bardzo niemądre i nie powinienem. Ale chuj mi w dupę. Przez nie powinienem mam głównie na myśli, że nie powinienem tutaj stoić bez wydawania tych poziomów. Zwłaszcza, że jest tu invader. I to taki wcale nie słaby invader, z tego co pamiętam. Generalnie mój plan byłby taki, żeby najpierw zająć się tymi jebanymi kundlami, jeżeli gra mi da taką możliwość. A ewidentnie mi jej kurwa nie da. Jezu, ależ ja nienawidzę tej lokacji. To jest niesamowite, jak bardzo można nienawidzić jebanej lokacji. Jednej jebanej lokacji. Dobra, na czym tutaj stanęliśmy? Na pewno na skróciku ten, który tutaj jest. Wyjebałem się... Gdzie ja się wyjebałem? Wyjebałem się chyba na tej piromance, jeżeli dobrze pamiętam. Tutaj bardzo łatwo jest się też wyjebać, zapominając o tym, że wajchę trzeba pociągnąć. Mogę jakoś... minęło mnie wcześniej pytanie, czy to jest ta sama arena co w DS1? Nie, Jungle Lake jest dość mocno oddalone od świata tych Dark Soulsów 1. Więc to nie jest ta sama arena. Jest podobna, bo też walczy się na dachu z gargulsami, tak? Ale nie jest to tak sensu stricte w ta sama arena. Kurde, najgorsze jest to, że chciałbym teraz wrócić potencjalnie do Dark Soulsów 2, żeby nie zapomnieć, gdzie ja swojej duszy zostawiłem. Bo aż trochę głupio by mi było. Dobra, czyli tak, z tej strony... Aż nie, tylko muszę na górę wejść. Na razie. I w sumie uknąć emberka. Mam dużo embero, więc raczej mogę sobie na to pozwolić. A tak, już wejdę na górę. Jezu! Dajcie mi się zlokować! I dajcie mi nie być... Boże, jestem zablokowany przy ścianie. Lubicie pracę kamery? Bo ja nie. Wow.
Au. Powiem tak, jest niewiele rzeczy, które uważam, że są turbo zjebane w Dark Soulsach, ale tego typu ustawienie kamery i możliwość zablokowania się wrogu jest jedną z nich. I hejcę to za każdym razem, kiedy się dzieje. Anyway. Nie to. Dobra, gdzie ja się wyjebałem w Dark Souls 1? To jest pytanie na dziś. Na pewno musiałem biec w tę stronę. Tego, Lacaka biłem, jasne. I biegnę jej w tą stronę, bo zapominam, że ognisko Andrzeja jest na dole. Czemu mam 11 stosów? Ha? Ha? Dzieją się rzeczy, których nie rozumiem. Coś mi tu bardzo mocno nie pasuje. Znaczy wiem, że jak dają, to bierz i absolutnie nie będę narzekał, tak? Ale dziwna sprawa strasznie. Bo nie kojarzę, żeby coś mogło dać jednego Estusa. Estusa jest raczej w Dark Soulsach 1 dostaje się w przedziałach, powiedzmy, po 5. Więc taki losowy 1 Estus jest strasznie dziwny. Dobra, to było greedy. I nie powinienem tego robić. Dobra, gdzie jest Lotrek? Lotrek. Nie tu. Lotrek był z drugiej strony. Ej, to daleko z nim pobiegłem w sumie. Co nie zabawna sprawa, teraz jak o tym myślę. Bo dopiero co piliśmy gargulce. Ulala. Nie. Nie dam się znowu zablokować przy ścianie. Pierdol się grochu. Chuju, przestań mieć poise. Zabraniam ci mieć poise. On ma więcej poise niż ja. Ciekawe jak do tego doszło. Chciałbym mieć miejsce, w którym na pewno mogę w miarę bezpiecznie unikać jego ataków. Cześć. Jego broni ignorują tarczę? Czy mi się wydawało? On też może tym gównem parować. Czemu tyle broni w DS1 może parować? Przynajmniej to wygląda... On nie może atakować przez tarczę. Okej, okay, koniec tarczą. Ulala. To nie było za dobre. Pa, Estus. Powiedział. Kto tu jest despicable? Albo najważniejszy pieśń, Ring of Faps. Biorąc pod uwagę, ile rzeczy zwiększa, to jest naprawdę w chuj przydatny.
Tylko wiadomo, no jedyną wadą jest to, że jak już go założymy, to nie możemy go zdejmować, tak? Ale nie oszukujmy się, że raczej nie jest to pierścień, który chcemy zdejmować, jeżeli nie mamy jakiegoś konkretnego zamiennika. Wydawało się przecież, że tam się coś świeci, ale to był tylko kawałek mojej zbroi. Ej, słuchajcie. Dawno nie walczyłem z gargulcami, wiecie? Co powiecie na to, żeby zobaczyć sobie z gargulcami? Tego motywu też dawno nie słyszałem. Ho, ho. Jezu, ależ one umierają od tego. Doskonale, dostaliśmy ogon gargulca. I teraz nie mogę przeklikać tego, bo miałem podniesioną tarczę. Oj, tutaj przy okazji z tego co widzę, każdy gargulec ma powiedzmy osobny pasek HP. Co jest bardzo miłe ze strony gry. A nie, że jakiś dziwny, śmieszny, wspólny. Tak, już skończyłeś? Teraz chcesz się bić jak rodzinny mężczyzna? Okej, rozumiem, nie chcesz się bić jak rodzinny mężczyzna. Wow! O, tak na serio. No dobra, no słuchaj. Czas zadzwonić. Skoro wszyscy dzwonią, to i ja mogę, right? Right? Dzyń, dzyń. Zawsze mnie przeraża to, że w Dark Soulsach 1 puszcza się, znaczy wciska się przycisk skoku, żeby się puścić drabinki, a nie trzyma się, bo zawsze się boję, że po prostu zeskoczę. O, Swordskarim. Masz coś ciekawego? O, Malbon. W sumie mam parę, więc nie potrzebuję. Tego też nie potrzebuję. No i dobra, teraz pytanie, gdzie ja właściwie mogę iść w tych Dark Soulsach 1? Jedna rzecz, której jestem pewien, że mogę tam iść, ale nie chcę tam iść, to Blighttown. Tak, gdyby tak skipnąć całe Blighttown. Czy nie sądzicie, że skipnięcie Blighttown to świetny pomysł? Czy to nie brzmi jak idealny pomysł na przechodzenie Blighttown? Taki wiecie, olanie go po całości. Żeby się tak dało. I mean, jak się ma masterki, to się da. W dużej mierze je olać. Bo tak naprawdę jedyne co trzeba przejść to ten kawałek z pajęczycą. Bubi Quelag. Mam wrażenie, że o czymś ważnym zapominam, to mnie strasznie irytuje.
O mój Boże, oni na hita się składają. Co ciekawe, Heavy Attack zadaje mniejszy... Okej, nie zadaje mniej, czyli chyba musiałem go skontrować w momencie ataku. Ważne pytanie, jakie teraz ma i prosiłbym o odpowiedź, jeżeli nie jestem jakiś kompletnie retardy w tej chwili. Czy te wrota, które tutaj są, czy je się otwiera z drugiej strony, czy diabeł? W sensie te, do których teraz biegnę. Z drugiej strony. Czyli musiałbym... Pobiec przez smoka. O mój Boże. Wesołe szczurki. O mój Boże, tak sobie zdałem sobie sprawę, że jak ja jestem w tej stronie. Dobra, tak się da. Bo chciałem powiedzieć, że teraz ja mogę być tym spychanym, taki kiedy raczej spychałem. Ale na szczęście nie tą razą. A z drugiej strony w sumie jak już tutaj będę, to niedobrze mogę chyba przebiec i tak. Nie, nie mogę, żartowałem. To tylko pęk. Ja tylko chciałem perdusz. By... Czemu właśnie skaluje Halberda? To go status? Nie... Tu. Hala Halberda, hala Halberda... Głównie z Dexa. Fuck! Oszukaliście mnie. Daliście im broń, która skaluje z Dexa. Brzydza się wami. Jak mogliście mi to zrobić? Jesteście okrutni. Nie, w sumie patrząc na godzinę, to też nie chcę jakoś za bardzo dalej już iść kombinować, więc wydaje mi się, że tutaj sobie po prostu skończymy. Mam nadzieję, że nie zapomnę jako tako, gdzie straciłem duszę w DS2. Mam szczerą nadzieję, że nie zapomnę, bo będzie problem. Kiedy będą następne sousy, nie wiem. Rozważam opcję, że jak skończymy kastrowanie, to wtedy nie będę robił w sousy. Ale to jeszcze nie jest nic potwierdzonego, nic pewnego. Wydaje mi się, że taki jest mój wstępny plan. Jeżeli coś mi lepszego przyjdzie do głowy, to po prostu ten dam wam odpowiednio wcześniej znać. Przypominam, że jutro mojego streama nie ma, jutro jest Sudoku Civica i kastrowanie jest normalnie w niedzielę. Wtedy. Znaczy normalnie właśnie, zamiast Civicowego streama. Ale dziś to było na tyle. Dzięki wam za przybycie, miłego oglądania w cokolwiek tam oglądacie i trzymajcie się, po. Cześć.